Rodzina zawarła porozumienie z deweloperem. Deweloper tutaj jakoś tej rodzinie częściowo zrekompensował to, że będą musieli się stamtąd wyprowadzić. Druga też jest taka sprawa, że też trzeba powiedzieć, że początkowe grodzenie osiedla zostało zastąpione nowymi zapisami po zmianie stanowiska konserwatora wojewódzkiego, także tego grodzenia w tej pierwotnej formie nie będzie takiej. I jeszcze można też powiedzieć, że tu inwestor, też firma Invest Comfort, no, zaproponowała przekazanie tej przede wszystkim zainwestowanie w zieleń ogólnodostępną i przekazanie potem za symboliczne 1000 zł tego terenu. I o ile dobrze pamiętam, jeszcze wykupi jakąś część terenu za mieszkania dla gdańszczan do swojej działki. Także jakby można było krótko to skomentować, bo my oczywiście w uzasadnieniu mamy ten fragment, że tam są jeszcze te roszczenia, ale żeby było wiadomo, czy to porozumienie jest zawarte, czy ono jest w trakcie negocjacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Lechowicz będzie tak odpowiadał. Sekundę, panie dyrektorze, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowny rado, faktycznie takie porozumienie zostało zawarte. Nastąpiło ono w oparciu o zapisy projektu planu, które zostały jakby utrwalone i ustalone już po 2 lutym tego roku. I tutaj faktycznie dzięki współpracy z inwestorem udało się zawrzeć porozumienie, na mocy którego inwestor jest gotów przekazać praktycznie za symboliczną odpłatność część terenu zielonego, który stanowi jego własność, po urządzeniu na tym terenie parku zielonego. Dodam również parku rekreacyjnego ogólnodostępnego. Dodam również, że ten park będzie obejmował również tereny gminne, które są przyległe do tego oznaczonego terenu. Również w ramach tego porozumienia jest kwestia intencji wrażona w zakresie gotowości inwestora do realizacji parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Tatrzańskiej, jak również kwestie związane z jakby gotowość do podejmowania rozwiązań w zakresie uregulowania stanu prawnego poprzez przejęcie nieruchomości gminnej w zamian za gotowe do zamieszkania lokale mieszkalne. Także tutaj inwestor jak najbardziej jest otwarty i gotów do współpracy w tym zakresie po uchwaleniu tego projektu planu. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Górecki. Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę, zresztą Pani Dyrektor o tym wspomniała, rzecz, która, fakt, który budził ogromne emocje wśród mieszkańców, to był właśnie ten nieszczęsny mostek. I według zapewnień, które otrzymaliśmy na Komisji Rozwoju Przestrzennego, ten mostek będzie służył wyłącznie pieszym, ale w wyjątkowych wypadkach oczywiście będą służby techniczne dawnych melioracji, a obecnie gdańskich wód. Nie będzie przez ten mostek odbywał się jakikolwiek ruch, który łączyłby planowane osiedle na tym terenie, jak również nie będzie on wykorzystywany przy budowie, takie otrzymaliśmy zapewnienia, przy budowie, przy powstawaniu tego osiedla. Także, a mostki, oby było ich jak najwięcej, bo ożywi ten teren i warto będzie naprawdę skorzystać, sądzę, że mieszkańcy będą mogli skorzystać, żeby odwiedzać te nowe tereny zielone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, sekundę już. Bardzo proszę. Ja jeszcze chciałabym odpowiedzieć tutaj panu radnemu. Na terenie, teren inwestycyjny określony 003, w ramach terenu można powiedzieć, że są dwie własności. Jedna działka większa, w ramach której jest możliwa realizacja 3 budynków mieszkalnych i działka tutaj niewielka, mniejsza, w ramach której jest możliwość realizacji 1 budynku mieszkalnego. Ta funkcja umożliwia realizację zabudowy wielorodzinnej o wysokości maksymalnie do 14 metrów. Dziękuję bardzo. Pan radny Jaromir Falandysz. Tak, ja bym chciał doprecyzować, bo mam wrażenie, że stanowisko spółki Gdańskie Wody jest nieco pivotalne, bo dyrektor zupełnie co innego mówił we wtorek na komisji. Ale jak rozumiem, ten most, przy którym będą mogły jeździć pojazdy techniczne, nie jest w żaden sposób niezbędny, żeby obsłużyć ten kanał. Jest po prostu, by ułatwił sprawę. Więc nie jest tak, że jeżeli go nie będzie, to prace tam będą niemożliwe. Sekundę. Jeszcze raz pan prezes przyjdzie. Sekundę, panie prezesie, zaraz.
Odpowiadając na pytanie, ale też nie chodzi o to, żeby utrudniać, prawda, dostęp do utrzymania potoku, tylko ułatwiać, tak? Czyli takie rozwiązanie nam poprawia komfort pracy i za takim rozwiązaniem też w związku z tym optujemy, tak? Dzisiaj ten dostęp w stosunku do rozwiązań planu jest jeszcze bardziej utrudniony, jakoś sobie radzimy, tylko tak naprawdę z punktu widzenia o ochronę przeciwpowodziową chodzi o to, żeby jak najszybciej tam dotrzeć i jak najszybciej móc reagować, tak? Dziękuję bardzo. Pani radna Emilia Lodzińska. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że właśnie ta procedura uchwalania miejscowego planu to jest ten czas, kiedy my musimy w sposób szczególny zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i miasta. Więc bez wątpienia budowa tego ciągu pieszego w tym miejscu jest bezwzględnie potrzebna. Natomiast ja mam taką prośbę do pani dyrektor na przyszłość, bo jak widzimy, ta nomenklatura, która tutaj została użyta, czyli mostek, ciąg pieszy, kładka, jak zwał, tak zwał. Natomiast dla niefachowców te pojęcia, one się mylą i to sformułowanie mostek, to już każdy ma wyobrażenie, że to będzie jakaś potężna konstrukcja inżynierska, która tam powstanie i zaburzy zabudowę oliwy. Więc na przyszłość taka uwaga, żeby strasznie delikatnie dobierać te słowa, które są używane, żeby nie było już takich przekłamań, żebyśmy nie musieli się tłumaczyć, że to jest tylko ciąg pieszy, a nie jakaś budowla inżynierska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, chce coś dodać? Nie, nie. Dobra, dzięki. I pan radny Wojciech Stybor. Pani dyrektor, i przede wszystkim ja chciałem, mam taką refleksję jako mieszkaniec Oliwy, że bardzo dobrze się dzieje, że wreszcie ten plan jest uchwalany teraz. Cieszę się, że nastąpiło tyle konsultacji, że było tyle spotkań. Bardzo dziękuję za to, za tą ciężką pracę. Bardzo się cieszę, że wreszcie ten wstydliwy obszar Gdańska w pięknym miejscu, jakim jest Oliwa i sąsiedztwo Archikatedry Oliwskiej, będzie wreszcie uporządkowany. Co więcej, będziemy mieli oś widokową na tą katedrę, co na pewno też bardzo uatrakcyjni i wjazd do Gdańska, i w ogóle wizerunek tego miejsca. Ja myślę, że jakieś kłótnie czy przekładanie planu ze względu na to, że mostek będzie miał kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów, będzie szerszy albo będzie miał troszeczkę większą nośność, jest tak naprawdę absurdalne, bo to nie ma o co się tak naprawdę bić. I bardzo dobrze, że będziemy mieli możliwość przejazdu przez ten mostek, nawet przez samochód, bo przecież nie o to chodzi, żeby tamtędy ludzie sobie robili skrót i jeździli samochodami przy korkach na ulicy Spacerowej, tylko chodzi o to, żeby mieć możliwość reakcji także dla służb miejskich. On nie będzie przecież dostępny cały czas. No chyba lepiej mieć mostek niż puszczać tam amfibię, prawda? Także bardzo się cieszę i gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pani dyrektor jeszcze chce coś dodać? Nie. Nie. Wyczerpaliśmy listę mówców. Przypomnę, że to jest druk 988. Rejon Katedry Oliwskiej. Wysłuchaliśmy projektu, wysłuchaliśmy wniesionych do projektu uwag. Nie ma już głosu w dyskusji. Przystąpimy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pani i państwa jest za przyjęciem druku 988? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 18 radnych, 10 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz do druku 989. Pani dyrektor Damszel-Turek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe, rejon ulicy Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej. Teren o powierzchni 11 hektarów, zlokalizowany właśnie w Kokoszkach Mieszkaniowych, znajduje się pomiędzy lasem i ulicą Kartuską.
Celem opracowania było dopuszczenie bardziej zwartej zabudowy na tym terenie bliźniaczej oraz wielorodzinnej w Pierzejach zabudowy projektowanej ulicy Zbiorczej. Parametry te zostały zweryfikowane na etapie procedury. Co do głównych ustaleń projektu planu. Plan przeznacza teren pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną. Są to tereny 001 i 004. Natomiast wzdłuż projektowanej tzw. ulicy Nowej Inżynierskiej może powstać zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Wydzielony fragment ciągu pieszego 005 tworzy sieć wraz z ciągami pieszymi położonymi poza granicą planu. Natomiast tereny 002 i 00, przez tereny 002 i 003 przebiega zaprojektowany ciąg pieszy wraz z placem ogólnodostępnym związanym z zaprojektowanymi w parterach budynków lokalami usługowymi. Plan był wyłożony do publicznego wglądu w grudniu 2016 roku. W ustawowym terminie uwag nie wniesiono. Prezydent wnosi o uchwalenie. Druk 899. Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy do głosowania, rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia. Uwag nie wpłynęły żadne? Nie. Nie ma, to nie ma uwag. Bardzo dziękuję. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 25 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 994. Pani dyrektor Damszyn-Turek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny, rejon ulicy Wileńskiej, ulicy Nowej Politechnicznej. Głównym celem było umożliwienie realizacji głównego punktu zasilania energetycznego, tak zwanego GPZ-u. Jest on niezbędny, aby móc inwestycje, które w tym sąsiedztwie, czyli we Wrzeszczu Górnym się realizują, uzyskały przyłączenie, czyli warunki do sieci. I takimi instytucjami są Politechnika Gdańska, czy też Akademia Medyczna, czy też Szpital SwissMed. Czyli realizując ten cel planu, czyli rezerwę terenu pod realizację GPZ-u, zabezpieczamy strategicznie cel publiczny. Ponadto w ramach procedury planu zostały zweryfikowane elementy obecnego planu miejscowego związane z parametrami urbanistycznymi, jak i też ustaleniami funkcyjnymi. Teren w większości jest we własności Skarbu Państwa, Politechniki Gdańskiej, znajdują się tereny również gminne. W ramach tego projektu ustalono 6 terenów. Dominujący jest funkcja mieszkaniowo-usługowa, jest to teren 001, oczywiście wspomniany GPZ 002, fragment terenu zieleni urządzonej i fragmenty dróg, które umożliwiają skomunikowanie tego obszaru. Plan był wykładany dwukrotnie do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie odbyło się we wrześniu 2016 roku. W ustawowym terminie wpłynęło 7 uwag. 3 uwagi zostały uwzględnione. One dotyczyły zapisów związanych z właśnie z GPZ-em. Chodziło o to, uwagi zgładała Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Chodziło o to, aby wpisać i dookreślić elewację GPZ-u, aby to nie był obiekt typowo techniczny, aby wizualnie wyglądał lepiej, więc te zapisy zostały wprowadzone. Również wprowadziliśmy zapisy związane z zakazem nośników reklamowych na tym obiekcie. I to były uwagi uwzględnione. Natomiast co do uwag nieuwzględnionych, chodziło o to, że Rada Dzielnicy postulowała, aby linię nieprzekraczalną od Nowej Politechnicznej, projektowanej Nowej Politechnicznej, rezerwy terenowej pod ten ciąg komunikacyjny przeznaczyć jako obowiązująca linia zabudowy. Ta uwaga została odrzucona ze względu na to, że równolegle przebiega tam magistralna sieć ciepłownicza i taki zapis planu uniemożliwiałby realizację zabudowy, a nie mamy takich narzędzi, aby zmusić inwestora do tego, aby przełożyć sieć magistralną. Są to bardzo duże koszty. Taki zapis planu umożliwia realizację zabudowy na tym terenie z poszanowaniem tej przebiegu tej magistrali.
Kolejna uwaga nieuwzględniona to dotyczyła przeznaczenia fragmentu terenu zielonego pod funkcje mieszkaniowo-usługowe. Ta działka nie nadaje się pod jakąkolwiek inwestycję, nie ma dojazdu, więc została uwaga odrzucona. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w grudniu 2016 roku. W ustawowym terminie już uwagi nie wpłynęły. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy do głosowania. Przypomnę, że to jest druk związany z Górnym Wrzeszczem, ulica Wileńska i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej. Wysłaliśmy wniesionych do projektu uwag i przystępujemy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 994? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 28 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 995. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno o rejon wejścia na molo przy ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku. Ten plan i kolejny ma zabezpieczyć możliwość realizacji ogólnodostępnych szaletów w pasie nadmorskim. Przypomnę, że to jest pierwsze dwa plany z 6, które Rada Miasta Gdańska podejmowała w marcu zeszłego roku właśnie w celu umożliwienia realizacji szaletów ogólnodostępnych w pasie nadmorskim. Tak jak powiedziałam, tutaj jest troszkę inna sytuacja, bo to dotyczy główki mola w Brzeźnie. Poza umożliwieniem powiększenia toalety publicznej, celem kolejnym było powiększenie powierzchni, w ramach której mogłoby się rozbudować Centrum Ratownictwa Wodnego oraz uzupełnienie tego obiektu lokalem gastronomicznym. Własność częściowo jest gminna, częściowo prywatna, a częściowo również Skarbu Państwa. Niewielki plan, ale w ramach tego obszaru wydzielono 7 terenów, w tym 2 tereny usługowe, najbardziej istotne, czyli 002 i 003, przeznaczone na tereny zabudowy usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego, rekreacji i gastronomią oraz lokale użytkowe związane bezpośrednio z obsługą ruchu turystyki i rekreacji. W terenach 002 i 003 ustalono bardzo precyzyjnie linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne, określające lokalizację budynków od strony przestrzeni publicznej, placu, wymuszając usytuowanie ścian w miejscu elewacji istniejących pawilonów. Wprowadzono szereg ograniczeń czy też zapisów związanych z estetyką, aby utrzymać charakter jednolitości i w momencie nawet, gdy będą dwie realizacje będą nie postępowały w tym samym czasie, aby nie było dysonansu wizualnego i też przestrzennego. Maksymalne wysokości, jakie zostały tutaj wprowadzone, też są uzależnione od możliwości zabudowy w ramach tych linii zabudowy, które są określone. I wysokość maksymalna około 16 metrów jest umiejscowiona w miejscu, gdzie można zrealizować zadaszenie nad tarasem, nad najwyższą kondygnacją. Średnia wysokość wynosi około 10 metrów, czyli tak jak jest w planie obowiązującym. Projekt planu był wykładany do publicznego wglądu w grudniu 2016 roku. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęły jedno pismo zawierające dwie uwagi. I uwagi złożyła inicjatywa społeczna Miłośników Brzeźna. Uwagi dotyczyły sprzeciwu realizacji tego typu obiektów w tym miejscu.
Tak, o zwiększonych parametrach i wysokości. Argumentacja była taka, że ten typ architektury nawiązuje do architektury hali brzegowej, co jest niedopuszczalne, ponieważ hala brzegowa znajduje się znacznie dalej w Brzeźnie. Ta uwaga nie została uwzględniona, ponieważ nie taki jest zamysł zapisu planu miejscowego. Chodziło o to, aby wytworzyć atrakcyjną przestrzeń, zarówno ogólnodostępną dla mieszkańców, jak i też gastronomiczną dla mieszkańców i turystów. Kolejna uwaga dotyczyła ograniczenia parametrów zabudowy, ponieważ osoby składające uwagę dowodziły, że w ramach tych zapisów planów miejscowych, tego planu miejscowego może powstać tutaj trzykondygnacyjny bądź dwuklatkowy blok mieszkalny, z których zawęzi przejście na molo do 6 metrów. Jest to nieuprawnione stwierdzenie, ponieważ zachowujemy przejście w najwyższym miejscu i ma ono 13 metrów. Tak jak już wspomniałam wcześniej, linie zabudowy są poprowadzone po liniach obowiązujących na dzień dzisiejszy zrealizowanych budynków. Natomiast wysokości, stopniowanie wysokości, jak i inne parametry urbanistyczne uniemożliwiają realizację tego typu obiektów w takim kształcie. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie projekt. Do dyskusji zgłasza się pani przewodnicząca Dulkiewicz. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodniczący. Pani dyrektor, my już wyrażaliśmy zadowolenie z tego, że ten plan się zmienia, a w konsekwencji zmiany planu zmieni się jedno z takich reprezentacyjnych miejsc w Gdańsku. Z tego się po prostu bardzo cieszymy. A jeżeli to by było możliwe, czy mogłaby pani też pokazać te wizualizacje, które mieliśmy prezentowane na komisji, bo myślę, że to zawsze też nam laikom też pomoże sobie wyobrazić, jak ta przestrzeń się zmieni i będzie po prostu wyglądała lepiej. Dziękuję bardzo. Już sekundę, już. Bardzo proszę. Te wizualizacje odwzorowują zapisy planu miejscowego. To są wizualizacje zrobione w Biurze Rozwoju Gdańsko przez projektantów. Taki jest kierunek i takie są możliwości realizacji tej zabudowy. Tak jak już powiedziałam, bardzo precyzyjnie wpisaliśmy również kolorystykę obiektów, aby nie było takiej możliwości, że jeden obiekt ma inny kolor, drugi też inny. Więc bardzo restrykcyjne zapisy, które docelowo mają doprowadzić do takiego sposobu zagospodarowania. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się do głosu pan radny Marek Bumbis. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo się cieszę, że dyskontujemy nakłady organizacyjne i finansowe przeznaczone na promocję miasta, że efektem wielkich imprez o skali międzynarodowej, powstanie obiektów, które są zbudowane dla kultury i które cieszą się wielkim zainteresowaniem Europy, towarzyszy napływ turystów, olbrzymie zainteresowanie Gdańskiem w Europie, a w ślad za tym, że będzie podążała infrastruktura turystyczna. Ten plan jest planem niezwykle ważnym, nie tylko z punktu widzenia podaży usług, ale bardzo zyska wizualnie, krajobrazowo ta właśnie część Gdańska. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Emilia Lodzińska. Dziękuję pani przewodniczący. Pani dyrektor, na posiedzeniu komisji była mowa o tym, że jeden z tych terenów pod zabudowę jest terenem gminnym. Czy pani ma wiedzę na temat tego, czy gmina planuje jakąś inwestycję, znaczy jakąś konkretną inwestycję, a jeżeli tak, to w jakiej perspektywie czasowej? Sekundę.
Nie mam takiej wiedzy, natomiast w momencie, kiedy będzie realizowana zabudowa w tej części, obowiązkowo musi się tutaj znaleźć ogólnodostępny szalet publiczny o minimalnej powierzchni 50 metrów i musi być minimalna zabezpieczona powierzchnia pod rozwój Centrum Ratownictwa o powierzchni 160 metrów kwadratowych. Czyli to jest te elementy tutaj muszą się w tym obiekcie obowiązkowo znaleźć, natomiast nie mam takich danych. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Zakończyliśmy omawianie uchwały, projektu uchwały planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno, rejon wejścia na molo przy Jantarowej, druk 995. Wysłaliśmy również wniesionych do projektu uwag. Głosów już nie ma. Przystępujemy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 995? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwny, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 996, pani dyrektor Damszel-Turek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno, wejścia na plażę numer 50, 49, 48, 47 i 46 przy ulicy Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku. W ramach tego planu umożliwiamy realizację trzech obiektów zaplecza plażowego zlokalizowanych przy wejściach 50, 48 i 46. Mówimy dokładnie o szaletach publicznych o powierzchni zabudowy 35 metrów kwadratowych. Te toalety miałyby być również dostępne dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego miałyby się znaleźć natryski i przebieralnie. Plan umożliwia przy zachowaniu i poszanowaniu wartości przyrodniczych tego obszaru, czyli zachowujemy pas wydm i plaży, tak jak jest tutaj, jak projektant pokazuje. I są trzy niewielkie możliwości inwestycji w tym obszarze. Te lokalizacje były bardzo szeroko konsultowane, omawiane z Urzędem Morskim, który w ramach kompetencji którego znajduje się cały pas brzegu morskiego. Projekt planu był wykładany do publicznego wglądu w grudniu 2016 roku. W ustawowym terminie do projektu planu uwagi nie wpłynęły. Prezydent wnosi uchwalenie. Dziękuję bardzo. Druk 996. Głosów w dyskusji jest. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Dulkiewicz. Ja tylko chciałam zapytać, nie wiem, czy to do pani dyrektor, czy bardziej do pana prezydenta Bojanowskiego pytanie. Jak sądzicie państwo, kiedy uda nam się ten plan skonsumować w sensie fizycznym? Toalety przy plaży i węzły sanitarne. Dziękuję bardzo. Więcej, a tutaj jeszcze, tak? Sekundę. Jeszcze. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No oczywiście, pani przewodnicząca, zakładamy, że te trzy szalety, czy węzły sanitarne, tak bym je nazwał, chcemy je oddać jeszcze przed sezonem. No ale oczywiście wszystko zależy od tego też, czy wojewoda opublikuje szybko plan. Bo my jesteśmy z projektami już gotowi, przygotowani pod nowy plan, ale wymaga to po prostu szybkiej decyzji administracyjnej, no i w konsekwencji wyłonienia wykonawcy. Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Druk 996. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 997. Pani dyrektor Damszel-Turek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, plan dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczpospolitej II. Celem zmiany planu miejscowego była likwidacja ustalenia proporcji między funkcją usługową a mieszkaniową. W obowiązującym planie był ten wymóg określony na 30% powierzchni użytkowej usług.
W ramach planu, analizy przystąpienia do planu, robiliśmy szeroką analizę, sprawdzając dostępność usług różnego rodzaju, czyli nie ma potrzeby, nie było potrzeby utrzymywania takiego zapisu. Ja tylko wspomnę, że ten teren jest zlokalizowany w centralnej części dzielnicy Zaspa. On w większości już jest zainwestowany. Na tym terenie powstały budynki, zabudowa 13 kondygnacyjna, wielorodzinna, z garażami i na całości jest również, jest to w ramach jednego zespołu zabudowy. Teren w większości jest prywatny, z niewielkim wyjątkiem, niewielka nieruchomość gminna. W ramach tego projektu planu ustalono trzy tereny, które teren 001 i 002 jest to zabudowa mieszkaniowa usługowa, pozostaje dalej ta funkcja tożsama z planem obowiązującym i trzeci teren to jest fragment drogi wewnętrznej 003. Parametry dla nowej zabudowy nawiązują do zabudowy już istniejącej, w tym maksymalnej wysokości 40 metrów zgodnie z obowiązującym planem. Ponadto w ramach prac nad tym planem, zanim zostało dokonane jeszcze publiczne wyłożenie do wglądu, spotykaliśmy się z mieszkańcami, aby przekonsultować i też wypracować wspólne stanowisko. W ramach tej partycypacji społecznej została ustalona minimalna powierzchnia usług w parterach, jaką mieszkańcy chcieliby utrzymać, uzyskać. To jest 950 metrów kwadratowych w pierzejach eksponowanych. Została również zlikwidowana możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie A tutaj, gdzie dopuszczona została tylko i wyłącznie funkcja rekreacyjna, czyli różnego typu zagospodarowanie na terenie, czyli boiskami, placami zabaw, bądź też niewielki obiekt związany właśnie z rekreacją, też jest możliwy do zrealizowania. Projekt planu był wykładany w październiku 2016 roku. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęło 27 pism zawierających uwagi. Te uwagi się powtarzały w ramach tych 27 pism. One dotyczyły zmniejszenia wysokości zabudowy. W obowiązującym projekcie planu te wysokości są takie, jakie w sąsiedztwie, czyli do 40 metrów. Nie było uzasadnienia przestrzennego, aby zmniejszać te wysokości. Również uwagi dotyczyły zweryfikowania parametrów związanych między innymi ze wskaźnikami minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, aby utrzymać wskaźnik 1,2. W projekcie planu jest 1,0. Jest to miejsce doskonale skomunikowane komunikacją zbiorową. W odległości 50 metrów znajdują się przystanki zarówno tramwajowe, jak i autobusowe, więc jak najbardziej jest uzasadnione, aby utrzymywać ten wskaźnik 1,0 w takich miejscach. Kolejna uwaga dotyczyła zweryfikowania powierzchni biologicznie czynnej. Chodziło o to, aby utrzymać tutaj wskaźnik taki, jak jest w planie obowiązującym, powierzchni rekreacyjnej 0,3 metra kwadratowego. W projekcie planu jest 0,15. My to bardzo szczegółowo analizowaliśmy. Teren sąsiaduje z parkiem Jana Pawła II, z dużym terenem zielonym. Ponadto zapisy, które są wprowadzone w planie miejscowym, umożliwiają poza stricte typowo taką zielenią prowadzenie różnego rodzaju elementów związanych z rekreacją dla mieszkańców, ponieważ w ramach tego planu zostały również wyznaczone przestrzenie takie ogólno dostępne dla mieszkańców, takie półpubliczne, które są w ramach których jest zakaz zabudowy, natomiast mogą one stanowić atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców. To były te uwagi oraz wpłynęła jedna uwaga, która kwestionowała wszystkie zaproponowane zapisy w całości. Ponadto w ramach tej uwagi składający uwagę, właśnie osoba składająca uwagę, wnosiła o to,
aby odstąpić od sporządzenia planu lub wypłacić odszkodowanie z tytułu jego opracowania. Chodziło o to, że osoba ta określiła spadek, jaki nastąpi spadek wartości nieruchomości, w której zamieszkuje. Ta uwaga została odrzucona ze względu na to, że aby móc mówić w ogóle o tym, że nastąpił spadek nieruchomości, musiałby zostać uchwalony plan. Osoba ta musiałaby sprzedać tą nieruchomość, a ponadto rzeczoznawstwa, uprawnione rzeczoznawstwa majątkowe oceniłby realną szkodę, można powiedzieć, rzeczywistą, natomiast niekoniecznie jest to związane z ustaleniami planu miejscowego. Ja tylko powtórzę, że utrzymujemy dotychczas obowiązujące przeznaczenie pod funkcję mieszkaniowo-usługową, czyli ta funkcja się nie zmieniła. I parametry w większości też nie. Raczej jest w kierunku takim, że jest to ukłon w kierunku poprawy jakości zagospodarowania tego terenu, bo zgodnie z obowiązującym planem na tej fragmencie nieruchomości mogłyby powstać tylko usługi. Dziękuję. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głosów dyskusji nie ma. Zakończyliśmy omawianie tego projektu. 997, przypomnę, druk. Wysłaliśmy również wniesionych do projektu planu uwag. I przystąpimy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 997? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1004. Pani dyrektor Damszczyk-Turek. Uchwała w sprawie przystąpienia, to już jest ostatnia nasza uchwała, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn Szkoła Sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku. Teren niewielki obejmuje tylko i wyłącznie obszar szkoły, na którym znajduje się zespół budynków niepublicznej podstawowej szkoły mistrzostwa sportowego Olimpijczyk, położony właśnie u zbiegu ulicy Wieżyckiej i Porębskiego, działka o powierzchni 0,5 hektara. Celem podjęcia planu, zmiany planu jest umożliwienie realizacji rozbudowy sali gimnastycznej i budowy dodatkowego zaplecza higieniczno-sanitarnego w istniejącym zespole szkolnym przy ulicy Porębskiego. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna, głosów dyskusji nie ma. Druk 1004. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zgłaszała się pani, przepraszam, przewodnicząca Dulkiewicz. Ja wiem, ale już udzielę głosu, tylko zakończę. Bardzo proszę. Nie zauważyłem od razu. Bardzo proszę. Pytanie pewnie bardziej do prezydenta Kowalczuka, bo na komisji otrzymaliśmy taką informację, że ta szkoła po rozbudowie być może będzie miała upublicznione miejsca, podobnie jak to się stało ze szkołą morską przy ulicy Rogalińskiej. I chciałabym zapytać, czy to prawda, czy jakieś rozmowy są zaawansowane, no bo jednak w tym miejscu w Gdańsku Południe, no każde miejsce w szkole jest na wagę złota, więc chciałam tylko zapytać o stan zaawansowania rozmów. Tak, panie przewodniczący, szanowna pani przewodnicząca, obok budowy dwóch szkół, które buduje miasto Gdańsk, również rozmowy z podmiotami, które już prowadzą działalność w celu upublicznienia. Olimpijczyk jest na takiej drodze i zaoferujemy taką ofertę od 1 września dla uczniów tej części miasta. Dziękuję bardzo. W tym rejonie się przyda ta szkoła. To jest rzeczywiście zapotrzebowanie duże. Druk 985. Bardzo proszę, pani dyrektor Frydrych.
Sekundę już, pani dyrektor. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z paragrafem 4 umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Województwem Pomorskim z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, zmiany w statucie wymagają obecnie zgody miasta. Aktualnie niezbędna jest zgoda Rady Miasta na zmianę wykazu jednostek organizacyjnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik do statutu tej instytucji. Filia numer 8, mieszcząca się dotychczas przy ulicy Księdza Bernarda Sychty 18A, przeniesiona zostanie do, a właściwie już została przeniesiona do nowego lokalu przy ulicy Chopina 40 i na prośbę dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymała nazwę Biblioteka na Strzyży. Organem stanowiącym zmianę statutu jest Województwo Pomorskie po uzyskaniu zgody miasta, o co wnosi prezydent miasta Gdańska. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury opiniowała projekt pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 985. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 28 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 984. Pani dyrektor Szymańska. Barbara Szymańska. Panie przewodniczący, Wysoka Izbo. Wnoszę o uchwalenie uchwały w sprawie powołania nowej jednostki budżetowej dotyczącej Gdańskiego Centrum Informatycznego z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Jednostka ta, celem działania tej jednostki jest przede wszystkim obsługa informatyczna, utrzymania usług teleinformatycznych dla jednostek miejskich oraz dla Urzędu Miejskiego. W trakcie przygotowania dokumentu wnieśliśmy również autokorektę, która uściśliła i terminy przejmowanej opieki teleinformatycznej. W pierwszym etapie obsługą teleinformatyczną wspólną byłyby objęte jednostki Urząd Miejski, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Gdańskie Centrum Świadczeń. W drugim etapie rozpoczęlibyśmy obsługę teleinformatyczną dla jednostek Gdański Zakład Transportu Miejskiego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Straż Miejska i Biuro Rozwoju Gdańska. Główne cele działania tej jednostki to przede wszystkim świadczenie usług, doradztwo, pomoc użytkownikom, projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń teleinformatycznych, dbałość o bezpieczeństwo teleinformatyczne, zapewnienie finansowania dla świadczonych usług i ich utrzymania, kształtowanie i wdrażanie standaryzacji i polityk bezpieczeństwa zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach miejskich oraz udział i współpraca przy projektach rozwojowych z reorganizowanym i nowym biurem informatyki. Przewidywaną siedzibą jest oczywiście miasto Gdańsk. Przewiduje się również w dalszym etapie przejmowanie kolejnych jednostek. Jako pierwszy etap po zrealizowaniu tego planu będą jednostki oświatowe. Dziękuję bardzo. Komisje opiniowały, Komisja Strategii i Budżetu pozytywnie, Polityki Gospodarczej Morskiej pozytywnie. Głos dyskusji pani przewodnicząca Dulkiewicz. Ja tylko chciałam zapytać, bo na komisji o to nie zapytałam, czy te wszystkie jednostki wymienione w treści uchwały od razu wejdą do tego centrum, czy to będzie następowało stopniowo, tak jak, a tu jest harmonogram, tak? O, właśnie, to jakby pani mogła opowiedzieć o tym właśnie harmonogramie, czy to właśnie podobnie jak w przypadku tego Centrum Usług Wspólnych Finansowych, które... Już, pani dyrektor, już. Sekundka. Proszę. Bardzo proszę. Tak, oczywiście sukcesywnie i zgodnie z zapisami uchwały w pierwszym etapie przejmujemy i to jest ten etap 1 sierpnia 2017, to jest Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Centrum Świadczeń i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Drugi etap
to jest Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Straż Miejska i Zarząd Transportu Miejskiego, 1 luty 2018 i kolejny etap, który jest już w harmonogramie, nie jest jeszcze w tej chwili w uchwale, to są jednostki oświatowe, sierpień 2018, przejęcie obsługi wszystkich jednostek oświatowych. Po stabilizacji nie zamykamy drogi, oczywiście planujemy, będzie planowane kolejne dołączanie kolejnych jednostek, tak aby ten proces objął obsługę wszystkich jednostek miejskich. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Bumblis. Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, chciałem zapytać, jeśli chodzi o obsługę jednostek oświaty, to myśli Pani o szkołach, przedszkolach, tak? Sekundę już, Panie Dyrektorze. Docelowo będą to wszystkie jednostki miasta, w których miasto jest jednostką założycielską, tak? Czyli w jednych rękach będzie cały sprzęt i oprogramowanie i obsługa wszystkich jednostek miasta Gdańska. Już sekundę, już daję. Bardzo proszę. Jak gdyby sprawa własności sprzętu, własnością jest gmina miasta Gdańsk. Natomiast obsługa i utrzymanie usług rzeczywiście ma tak to wyglądać, że wszystkie jednostki miejskie mają być obsługiwane przez jedno centrum, tak aby standard świadczonych usług i polityki bezpieczeństwa były wspólne dla wszystkich jednostek miejskich. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. 984 druk z autopoprawką, tak? Tak, z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku. Dziękujemy, Panie Dyrektor. 990, pan prezydent Andrzej Bojanowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drukiem 990 prezydent proponuje Państwu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziału w kapitale jednoosobowej spółki gminy miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego. Podwyższenie kapitału w kwocie 10 milionów 719 tysięcy złotych w postaci aportu nieruchomości o powierzchni 45 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Azymutalnej. Działanie to jest jakby kolejnym etapem rozwojowym zarówno samej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a tak naprawdę kolejnym elementem realizacji polityki strategicznej, polityki przygotowywania i rozwoju terenów przemysłowych i usługowych w trzech właściwie głównych lokalizacjach miasta Gdańska. Jeśli chodzi o ulicę Azymutalną w sąsiedztwie gdańskiego lotniska, to jest pierwszy właściwie taki poważny krok po parku Maszynowa do tego, aby rozpocząć budowę, wdrażanie w życie Airport City, tej części, która jest w dyspozycji oczywiście gminy. Natomiast prywatne inwestycje również się toczą. Idą kolejne elementy budowy kompleksu biurowego BCB. Pana Polikarpa Maciejczyka też tam współpracujemy, więc wydaje się, że jest to kolejny bardzo dynamiczny krok do pozyskania nowej, tu w tym przypadku może bardzo atrakcyjnej również przestrzeni produkcyjnej, nie tylko usługowej. Dziękuję bardzo. Komisje opiniowały strategię budżetu pozytywnie, polityki gospodarczej morskiej pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Druk 990. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21 radnych, 1 głos przeciwny, 7 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1002, pan prezydent Bojanowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
kolejny, żeby nie powiedzieć już, że praktycznie nasta zmiana, jeśli chodzi o umowę partnerską dotyczącą ochrony wód Zatoki Gdańskiej. Przyczyną tej uchwały, już kilkukrotnie tłumaczyłem, ale za każdym razem muszę głowę posypać popiołem, no była treść porozumienia, które załączyliśmy jako integralną część uchwały wyrażającej przez Państwa zgodę dla Prezydenta do zawarcia porozumienia, a w konsekwencji aplikowania. No i teraz za każda zmiana, czy struktury finansowania, czy zmiana dotycząca, tak jak w tym wypadku, właściwie uratowania 440 tysięcy złotych, dlatego że zwiększono nam poziom dofinansowania, uznając część kosztów jako niekwalifikowane. Ale pieniądze zostały de facto zachowane. Koszt jest 17 tysięcy złotych, który przepłynie z tej naszej jakby puli do miasta Pruszcz Gdański, który było partnerem. W związku z tym, że procentowo uzyskuje poziom dofinansowania, 17 tysięcy tam trafi. Natomiast no, obiecuję, że w przyszłości postaramy się już tak szczegółowych przepisów nie definiować uchwałami, żeby Państwu nie zawracać głowy tak drobnymi zmianami, jak wszakże słusznymi i miłymi, rozszerzenie poziomu dofinansowania o 0,5%. Dziękuję bardzo. Komisje Zrównoważonego Rozwoju, opinia pozytywna, strategii budżetu pozytywna, polityki gospodarczej morskiej pozytywna. 1002 dróg. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I przechodzimy do druku 965 z autopoprawką, a referuje ten druk pan dyrektor Sławomir Kiszkurno. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co roku ustawa o ochronie zwierząt nakłada obowiązek na Rady Gminy co do określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W tym programie na ten cel przewidziano ponad 2 miliony złotych, a dokładnie 2 miliony 858 złotych na działania zarówno z edukacji z tym związanej, sterylizacji i dokarmiania, a także na usuwanie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych. Program opieki jest realizowany przez współdziałanie urzędu ze schroniskiem Promyk, Strażą Miejską, dyżurnym inżynierem miasta. Dodam tylko, że w nawiązaniu do poprzedniego programu są głównie dwie zmiany istotne, że w realizacji programu mogą uczestniczyć dodatkowo spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy wspólnot mieszkaniowych. To była w wyniku konsultacji, był wniosek Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także usunięte z programu zostały zapisy dotyczące odpowiedzialności czy dochodzenia odpowiedzialności finansowej za porzucenie psa. Z orzecznictwa wynika, że te obowiązki wynikają z innych przepisów prawa, z kodeksu cywilnego, a także i z rozporządzenia odnośnie rzeczy znalezionych i należy usunąć z uchwały, o co zawnioskowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, Animals, i to także zostało w nowym programie ujęte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, opinia pozytywna. Komisja Samorządu Ładu Publicznego, również opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 965 z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 987, druk pan dyrektor Kiszkurno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, artykułem 219, jest obowiązek jakby planowania kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy na pokrycie kosztów i remontów, a także kosztów zagospodarowania nieruchomości poprzez przyjęcie jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. I
jak to wygląda, jeśli chodzi o dotacje na rok 2017. W sumie przewidziano 9 522 100 zł i jest to remont lokali pod zasiedlenie 4,5 miliona, remonty lokali w placówkach służby zdrowia 2 908 100, zagospodarowanie podwórek, tutaj w tym z budżetu obywatelskiego 64 tysiące i zagospodarowanie przy Zakopiańskiej Ptasi Raj 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej, opinia pozytywna. Strategii budżetu pozytywna. Głos dyskusji pani radna Dunajewska. Sekundę. Nie chcę coś skoczyć. Teraz. Panie dyrektorze, my tutaj mamy wątpliwość. Ptasi Raj przy Zakopiańskiej. O co tutaj chodzi? Bo Ptasi Raj jest na Wyspie Sobieszewskiej. Już sekundę. Sekundę, panie dyrektorze. Bardzo proszę. To jest jakby w ramach budżetu obywatelskiego realizacja zadania także przez z tych środków, poza tymi, które są realizowane przez schronisko, przepraszam, zagospodarowanie przy Zakopiańskiej Ptasi Raj. Budżet obywatelski, zagospodarowanie przy Zakopiańskiej Ptasi Raj. Jeśli można, to odpowiedzi bym udzielił po wystąpieniu albo po radzie na ten temat. To dziękujemy. Druk 987. Głosów więcej nie ma. Kto z pani, panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk, proszę państwa, druk 991. Pan dyrektor Piszkurno. Gdańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna wyszła z wnioskiem opracowania przy współudziale pozostałych gmin, takich jak gmina Pszczółki, Suchy Dąb, gmina Pruszcz Gdański i gmina miejska również Pruszcz Gdański, opracowanie takiego studium, które pokaże, czy jest możliwość poprowadzenia kolektora ściekowego z gminy Pszczółki około 40 km do oczyszczalni Wschód. Studium będzie dotyczyć kwestii jakby opłacalności, a także możliwości technicznych uwarunkowań realizacji tego przedsięwzięcia. Ten kolektor między innymi będzie także przechodził przez gminę Pruszcz Gdański, tam jest brak podłączeń do sieci kanalizacji, więc samo studium pokaże także opłacalność i te możliwości w kilku wariantach, także jakby instytucjonalnych ich realizacji, czy poszczególne gminy będą partycypowały w inwestycji na bieżąco, czy będą w końcu partycypowały w kosztach przesyłu. Uchwały takowe zostały podjęte już przez pozostałe gminy z wyjątkiem jeszcze, bo w trakcie jest przygotowywanie tej uchwały przez miasto Pruszcz Gdański. Natomiast sam projekt, sama dokumentacja studium będzie przygotowana do około połowy października bieżącego roku. Następnie po podjęciu wspólnej decyzji co do dalszej realizacji w okresie 2 lat inwestycja może być zrealizowana. Koszt tego studium około 200 tysięcy złotych, z czego w kosztach gmina miasta Gdańska poprzez spółkę GIFG będzie partycypowała w około 100 tysięcy złotych. Pozostałe proporcjonalnie do zaprognozowanej ilości ścieków, jakie będą dostarczane z gmin, takie będą koszty ponosiły, co zresztą jest ujęte w uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisje 3 opiniowały. Polityki gospodarczej morskiej pozytywnie, strategii budżety pozytywnie, zrównoważonego rozwoju pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. 991. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.
druk 998 z autopoprawką, pan dyrektor Piszkudno. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych, jak i ustawą o samorządzie gminnym istnieje konieczność ogłoszenia aktu jednolitego uchwały z 2004 roku, z 25 marca. Akt czy tekst jednolity był ostatnio ogłoszony w roku 2013. Następnie było sporo zmian. Zmiany były objęte czterema uchwałami w 2013, 2015 i dwa razy w 2016 roku. A same kwestie dotyczące autopoprawki dotyczą tak naprawdę błędów tutaj, można powiedzieć, pisarskich. Dziękuję. Dziękuję. Czyli z autopoprawką, tak? Tak jest. 998 z autopoprawką. Ten druk opiniowały dwie komisje polityki gospodarczej morskiej pozytywnie, strategii i budżetu pozytywnie. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem tego druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Druk numer 1000, pan dyrektor Kiszkurna. W związku ze zmianą identyfikacji, w systemie identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych miasta Gdańska istnieje potrzeba zmiany dotychczasowej, czy zmiany statutu i tym samym dotychczasowej zmiany nazwy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża na Gdański Ogród Zoologiczny. Także zmiany dotyczy kwestia znaku graficznego, który jest załącznikiem do uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Komisje dwie zrównoważonego rozwoju pozytywnie, polityki gospodarczej i morskiej również pozytywnie. Głos dyskusji pan radny Mariusz Andrzejczak. Ja bym chciał tylko krótko tutaj w tej sprawie zabrać głos, bo ta zmiana nazwy nie tylko ma związek ze zmianą tych wszystkich nazw, ale już od wielu lat były takie prowadzone działania lobbyingowe, żeby ten Oliwski Ogród Zoologiczny był Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, ponieważ mimo tego, że korzysta z niego całe wybrzeże, to utrzymuje Gdańsk. Także też warto, żeby miejsce, które jest... Tak, bardzo, to jest bardzo dobra decyzja. I to też jest oczywiście taki element, który na pewno będzie przyciągał więcej turystów do Gdańska, czy bardziej budował jeszcze świadomość marki Gdańsk. Bo Ogród Zoologiczny co roku, jak wiemy, wzrosty liczby odwiedzających są naprawdę bardzo duże. Teraz te nowe woliery dla flemingów też na pewno przyciągną kolejnych turystów. Także to jest dobra zmiana. Dobra zmiana. Dziękuję bardzo. Więcej głosów dyskusji nie ma. Przypomnę, że to jest druk numer 1000. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21 radnych, 0 przeciwnych, 6 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1003 referuje pani dyrektor Joanna Pińska. Bardzo proszę. Sekundę, pani dyrektor, już. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładam projekt uchwały dotyczący rozbudowy systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych, dla miasta Gdańska i Sopotu. Uchwała jest prośbą, wyraża zgodę na współdziałanie gminy miasta Gdańska i gminy miasta Sopotu w tej kwestii. W ramach zadania zostaną wykonane urządzenia pomiarowe na potokach i na zbiornikach mierzące ilość wody oraz zamontowane deszczomierze oraz system ostrzegania i alarmowania ludności poprzez jako syreny alarmowe. Dziękuję bardzo. Proszę o pozytywną opinię. Dziękuję. Komisje dwie zrównoważonego rozwoju pozytywnie, polityki gospodarczej morskiej pozytywnie. Głos dyskusji pani radna Żaneta Gieryk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam pytanie z racji tego, że żadna z komisji, w których pracuję, akurat nie miała możliwości zapoznania się. Chciałam się zapytać, w jakich miejscach Gdańska te systemy pomiarowe mają być umieszczone? Czy to są miejsca, gdzie teraz w ostatnim czasie powódź zrobiła dużo spustoszenie? Mają Państwo jakąś taką mapę tych urządzeń? Czy jeszcze jest to w trakcie jakby projektowania?
Sekundę, pani dyrektor. Bardzo proszę. Mapy urządzeń nie mam, ale zaraz mogę do pani podejść i zostawić cały wykaz. Jest, urządzenia są rozłożone w całym mieście. Jest to na tych 55 urządzeń, 33 są na zbiornikach retencyjnych, a 22 są na ciekach, jeśli chodzi o urządzenie do badania przepływu. I 19 deszczomierzy rozłożonych też równomiernie po całym Gdańsku. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Druk 1003. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 28 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I w tej chwili mamy, nie, najpierw mamy apel. Też? Nie, przepraszam, apel. Poproszę panią przewodniczącą Dulkiewicz. Dotyczy to zreferowania apelu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym tylko chciała powiedzieć o powodach, dla których przedkładamy sam apel do przyjęcia przez Wysoką Radę. Od dłuższego czasu obserwujemy to, co dzieje się nie tylko w Syrii, Turcji, w wielu miejscach w Europie, ale także na świecie. Dla mnie taką symbolicznym momentem, kiedy uświadomiłam sobie, że druga wojna się jednak chyba jeszcze nie skończyła, była ta ostatnia sala w Muzeum II Wojny Światowej. Cieszę się, że wczoraj Komisja Kultury odwiedziła Muzeum II Wojny. Niektórzy z nas też mieli szansę być w tym miejscu przy okazji Dni Otwartych. Jest tam taka ekspozycja, która pokazuje świat podzielony żelazną kurtyną, a na ekranie, z tego co mówili oprowadzający nas, końcem tej żelaznej kurtyny miało być wstąpienie Polski w 2004 roku i wielu innych krajów z byłego bloku wschodniego do Unii Europejskiej. Jednak w momencie, kiedy Rosja zaanektowała Krym, trwa wojna w Syrii, liczne niepokoje na całym świecie zmienili scenariusz zakończenia tego filmu. Wierzę, że jak tylko muzeum zostanie otwarte, będziecie mogli to zobaczyć. I to jest jeden z powodów także, dla których uważamy, że ten apel jest słuszny. A samą treść apelu poproszę, żeby przeczytała radna Teresa Wasilewska. Bardzo proszę, pani radna Wasilewska, Teresa. Apel Rady Miasta Gdańska w sprawie solidarności z ofiarami wojen i prześladowań. Rada Miasta Gdańska, wsłuchując się w głosy gdańszczan i gdańszczanek, zwraca się do prezydenta miasta Gdańska o podjęcie wszechstronnych działań służących wspieraniu ofiar wojen i prześladowań uchodźców przebywających zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Poruszeni bezmiarem tragedii uchodźców zmuszonych przez wojnę, nietolerancję religijną i prześladowania do opuszczenia swych domów i rodzin, szukania nowych miejsc do spokojnego życia dla swoich rodzin, deklarujemy gotowość włączenia się miasta Gdańska w pomoc potrzebującym. W Gdańsku pamięć czasów wojny jest ciągle żywa i niezwykle bolesna. Pamiętamy o czasach, kiedy to Polacy byli ofiarami wojen i prześladowań, uchodźcami przyjmowanymi w różnych krajach. Dlatego też Gdańsk, jako miasto wolności i solidarności, miasto ludzi otwartych, ceniących różnorodność, jest miastem, które powinno zaangażować się wymiernie w bezpośrednią pomoc i wsparcie dla osób będących w potrzebie. Wsłuchując się w nauki Jana Pawła II, w słowa papieża Franciszka, a także biskupów polskich, apelujemy do wspólnot parafialnych wszystkich wyznań, a także do organizacji pozarządowych i instytucji o podjęcie działań w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia, obywatelskiej odpowiedzialności i solidarności z potrzebującymi.
Chcemy wspierać zarówno działania realizowane w krajach objętych działaniami wojennymi, jak i w krajach przyjmujących uchodźców. Chcemy wspierać i okazywać solidarność z uchodźcami będącymi ofiarami wojny, przebywającymi już w Europie, również i w Polsce. Mamy pełną świadomość, że to kompetencja polskiego rządu jest kreowanie polityki migracyjnej, uwzględniającej przyjmowanie i legalizowanie pobytu migrantów i uchodźców. Jednak jako samorząd lokalny, odpowiedzialny za procesy integracji cudzoziemców, w tym uchodźców, możemy i chcemy zaoferować swoją pomoc i wsparcie. Nikt nie zdejmie z nas, gdańszczan, Polaków i polskich samorządów obowiązku stosowania się do moralnych nakazów. Nie możemy pozostać obojętni na zachodzące wokół nas zjawiska i ludzką tragedię, nawet jeżeli mają miejsce w najbardziej odległych zakątkach świata. Mamy też obowiązek spłacania długu, który zaciągnęliśmy, czerpiąc ze wsparcia oferowanego nam przez świat całkiem niedawno, w czasach komunistycznej zawieruchy. Nadszedł czas, żeby spróbować spłacić dług wdzięczności. W trosce o los ludzi, ofiar prześladowań i wojen podejmujemy powyższy apel. Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie nie zgodzić się z treścią apelu. W treści czytam, że apelujemy do prezydenta miasta Gdańska o podjęcie wszechstronnych działań, więc pragnę podkreślić, ze względu na brak zaufania do prezydenta Pawła Adamowicza, nie mógłbym apelować do niego o podjęcie wszechstronnych działań, bo nie wiem, czym by się to w końcu skończyło. Mogłoby się to po prostu skończyć dla gdańszczan źle. Dalej, wolą radnych w tym apelu jest, że miasto powinno angażować się wymiernie w bezpośrednią pomoc i wsparcie dla osób będących w potrzebie. No to ja się dziwię, że zdaniem państwa tak szlachetny człowiek jak prezydent Paweł Adamowicz do dzisiaj tego nie czyni. Więc i wymagany jest taki apel do niego. Dalej jest apel do wspólnot parafialnych wszystkich wyznań. Ja przecież wiem, sam brałem w tym udział, czy cyklicznie to się wydarza. Takie wspólnoty, takie działania już dawno podjęły. Organizacje pozarządowe również podjęły takie działania. Nie trzeba tego dzisiaj podkreślać ani wymawiać im, że ma to być w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia i solidarności z potrzebującymi. Stąd kolejny argument, że ten apel jest spóźniony, no a zatem zbędny. Dalej w apelu Rada Miasta chce wspierać uchodźców, którzy przebywają już w Europie. Już w Europie. No a więc czy to na południu, czy na zachodzie Europy, czy w ubogich krajach naszej Europy, czy w zamożnych. Także uważam, że to zbyt daleko idące uogólnienie. Dalej mowa jest o świadomości samorządu lokalnego co do odpowiedzialności za procesy integracji cudzoziemców. Ja już wcześniej w Wysoka Rado wypowiadałem, że taka integracja to jest pobożne życzenie. Ona się nigdzie na świecie nie udaje ze względu na to, że uchodźcy czy imigranci nie mają zamiaru się integrować. Po prostu trzymają się swojej kultury, religii, odrębności obyczajów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, co to znaczy integracja? Nie asymilują się. Stąd ten argument jest taki, moim zdaniem, hipotetyczny. Oczywiście, że nie możemy zostawać obojętni na zachodzące wokół nas zjawiska i ludzkie tragedie, nawet jeżeli mają miejsce w najbardziej odległych zakątkach świata. Mamy obowiązek spłacenia długu. I tutaj w tym miejscu chwilę się zadumałem, bo zaciągnęliśmy dług, czerpiąc ze wsparcia danego nam przez świat. Tutaj to szerzej jest rozwinięte w uzasadnieniu,
gdzie to Polacy, wędrując po świecie, uchodząc przed to, czy to przed wojną, czy przed totalitaryzmem, poniewierają się po świecie, czy to też po prostu za chlebem. Sam byłem takim uczestnikiem takiej tułaczki i zawsze ta tułaczka jednak opierała się na legalnych dokumentach. Po prostu gdziekolwiek przebywałem, przebywałem legalnie. Nawet jeżeli byłem traktowany czy tolerowany jako uchodźca bądź nazwijmy to emigrant. Nawet jeżeli miałem przy sobie tylko paszport turystyczny. Jeśli chodzi o to poczucie winy, czy solidarności, czy jak gdyby dążenia do spłacenia długu, to pytanie komu? Iranowi, Indiom, Libanowi, Meksykowi, Południowej Afryce czy Nowej Zelandii, prawda? Więc oczywiście pamiętamy historię polskich obywateli, którzy tułali się gdzieś po świecie. Przez niektóre kraje po prostu przepłynęli, przejechali. Taka była nasza historia. Dzisiaj mamy świadomość tego, co wydarzyło się w Europie i mamy też świadomość, że polskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej drenowanych społeczeństw w Europie, nie mówiąc, że na świecie. Według, byśmy spojrzeli na PKB, według parytetu siły nabywczej wśród cywilizowanych krajów to większą siłę nabywczą mają Litwa, Słowacja, Węgry, Czechy czy Estonia. Zaledwie niecałe 36% PKB brutto trafia bezpośrednio w formie płac do polskiego społeczeństwa, czy też pośrednio jako świadczenia ogólne, państwowe. Dwa razy więcej trafia do obywateli w takich krajach jak Szwajcaria czy USA. Z tyłu za nami jest tylko pewnie Bułgaria, Meksyk, ewentualnie Turcja. A więc stąd ta treść apelu jest, powiedzmy, że na wyrost, nie jest adekwatna do tej sytuacji, którą my w tej chwili mamy w Polsce i odczuwamy. Konkludując, panie przewodniczący, apel do pana prezydenta naszym zdaniem jest nie do przyjęcia, a apel do wspólnot, do organizacji i deklaracja wspierania tytułem spłaty długu jest spóźniona. Stąd nie wydaje mi się, żeby można było taki apel poprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Hamadyk. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja się na pewno pod tym nie podpiszę, ponieważ nie chcę w przyszłości islamistów w moim kraju, nie chcę drugiego Calais, drugiego Malmo, drugiego Berlina, bo widzę, do kogo ta pomoc miała być adresowana. Ja też nie rozumiem, dlaczego tak ciężko pogodzić się z tym, że Polacy tego nie chcą. Dlaczego tak ciężko pogodzić się z tym, że gdy były wybory parlamentarne i było to brane na sztandary, to Polacy powiedzieli, że nie. Dlaczego w ogóle radni dyskutują o tym w taki sposób, że przychodzą na sesję i głównie dowiadują się o tym z kartki leżącej przed nimi? Być może trzeba było zostawić również ten temat na początek sesji, gdy rozmawialiśmy o tak ważnej sprawie jak in vitro. No, ale rozumiem, że chodziło o to, żebyśmy już byli tutaj sami, żeby nie było kamer, żeby kolanem upychać to, czego Polacy nie chcą. Ja się na pewno pod tym nie podpiszę, bo nie chcę tego, co mamy na Zachodzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja powiem, dlaczego tak? Odpowiadam. Na konwencie ustalono. No tak, ale jak mieliśmy się z tym zapoznać? Takiej kolejności. Tak? Tak odpowiadam. Nie było tendencji, że rano zobaczyliśmy kamery i czekamy. Jak widać, kamery jeszcze są i można było te kamery ściągać. To nie chodziło o kamery. Tu chodzi o dużo wyższy cel niż kamery. Tak? I mi się wydaje, że to nie w tym problem, że tu się zarzuca, że ktoś ustawia program pod kamery. Nie było tego. I proszę takich rzeczy nie opowiadać, bo na początek można było zgłosić. Mógł pan zgłosić na początku zmianę porządku i byśmy przegłosowali, że proponuję, żeby to było na początku. Chodziło też o to, że ten apel, i też mówiliśmy, ten apel rzeczywiście dosyć późno wpłynął i chodziło, żeby się zapoznać, żeby był czas na zapoznanie. Poza tym, jak pan widzi, za chwilę będziemy mieli również uchwałę w sprawie pomocy dla rodziny z Kazachstanu. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Dulkiewicz.
No, zasmucona jestem tymi dwiema wypowiedziami, które tutaj padły. Zachęcam też do zapoznania się z uzasadnieniem treści apelu. Ja powiem Państwu tylko jedno. Mamy w naszym klubie radnego o wielkim sercu, też z dużym doświadczeniem samorządowym, który ma takie powiedzenie: nikt nie jest tak biedny, by nie pomóc drugiemu, nikt nie jest tak bogaty, by nie potrzebował pomocy. I myślę, że to ten cytat z Piotra Dzika, który siedzi tam z tyłu sali i który, wiecie, jak wiele też pomaga różnym ludziom, chyba powinien zamknąć dyskusję, ale wydaje mi się, że my, i to jest chyba dosyć wyraźnie w tym apelu powiedziane, nie jest na nic za późno, nie jest na nic za wcześnie. Ludzie, którzy przybyli do Gdańska w różny sposób, nie ze swojej winy, często nielegalnie, panie radny Koraleski, także potrzebują pomocy. My mówimy o ludziach, którzy żyją w górach, gdzieś w Syrii. Mówimy o tych, którzy żyją na gdańskiej Oruni. Mówimy o tych, którzy koczują na Lampedusie. Mówimy szeroko o ludziach, o bliźnim. Bo dzisiaj także, już szkoda, że, ale to pewnie powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że priorytetem dla pana radnego Czałderny Rada Miasta nie jest, bo już dzisiaj przy tej dyskusji go znowu nie ma. Pouczał nas, cytując Księgę Mądrości i odwołując się do magisterium Kościoła. To właśnie w takich sytuacjach jak teraz mamy pokazać, czy jesteśmy chrześcijanami. I w mojej ocenie ten apel także, i to jest też w uzasadnieniu, pokazuje konkretne działania, bo to jest pewna manipulacja, którą zastosował pan radny Koraleski, mówiąc, że nie ma zaufania do prezydenta. W treści czytamy: Rada Miasta zwraca się do prezydenta miasta Gdańska o podjęcie wszechstronnych działań służących wspieraniu ofiar wojen i prześladowań. I w uzasadnieniu mamy wymienione konkretne formy wsparcia. Miasto Gdańskie jest przygotowane do realizacji wsparcia, które może polegać przede wszystkim na zaangażowaniu się w finansowe i organizacyjne wsparcie organizacji humanitarnych działających na terenach objętych działaniami wojennymi oraz krajach sąsiadujących. Po drugie, stworzeniu warunków do przyjęcia i osiedlenia się oraz integracji dla kilku rodzin uchodźców z krajów dotkniętych wojnami, przebywających już w Polsce, zgodnie z propozycją ministra Błaszczaka, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po trzecie, stworzeniu możliwości tymczasowego pobytu, rehabilitacji oraz leczenia dla kilku dzieci i ich rodzin lub opiekunów z Syrii, Iraku lub innych krajów objętych działaniami wojennymi. I po czwarte, także konkretny przykład, zgłoszeniu gotowości i stworzeniu warunków do przyjęcia osiedlenia się w Gdańsku uchodźców pochodzących z krajów objętych działaniami wojennymi. To są bardzo konkretne działania, które myślę, że mając naszą akceptację, prezydent będzie mógł wykonać. Ale poza tym apelujemy do sumień nas tutaj siedzących, do sumień gdańszczan, do sumień różnych wspólnot parafialnych i NGO-sów, po to, że możemy zrobić więcej niż tylko przyjąć ten apel. Są różne możliwości wsparcia, więc w mojej ocenie ten apel jest jak najbardziej zasadny i jest pewnym testem na jakość naszego człowieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Mariusz Andrzejczak. Sekundkę. Dobrze. Jest włączony? Teraz tak jest. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciał tylko krótko powiedzieć, że po pierwsze oczywiście apel jest zasadny, ponieważ w kraju, gdzie rośnie ksenofobia, gdzie zaczyna się dzielić uchodźców na tych lepszych i gorszych, gdzie mówi się o rasie panów panujących w Polsce, tym bardziej trzeba zwracać uwagę na tego pojedynczego człowieka. Tym bardziej trzeba słuchać rzeczywiście dostojników Kościoła, papieża, nie tylko tam, gdzie nam się to podoba, bo jeżeli podoba nam się to przy tematach takich jak in vitro, to tam słuchamy papieża. Jeżeli słuchamy papieża, który zachęca do tego, żeby każda parafia w Polsce, a jest ich ponad 10 tysięcy, przyjęła rodzinę uchodźców, to tego już nie słuchamy. Ten apel jest też wyrazem tego otwartości i wolności miasta Gdańska, znanego od wieków,
nie tylko dla Polaków, ale tutaj były goszczone różne religie. Goszczeni byli ludzie, którzy musieli uciekać z wielu stron świata. W apelu też nikt nie mówi o tym i nie uzasadnia tego, że to jest jakieś spłacenie długów. To jest nawiązanie do wielowiekowej tradycji miasta i Polski, natomiast nie ma nic o spłaceniu długu. A pan przewodniczący Koraleski powinien też pamiętać, że większość tych terenów, gdzie uchodźcy polscy podczas tułaczki, podczas II wojny światowej przebywali, to były między innymi tereny należące ówcześnie do Wielkiej Brytanii, to były tereny mandatowe. I teraz w momencie, kiedy między innymi Wielka Brytania i inne państwa zachodnioeuropejskie zmagają się z problemem napływu uchodźców, my też oddajemy pewnego rodzaju, zwracamy trochę tego dobra, którym kiedyś nas obdarzono. I ostatnia już rzecz, o której mówiła pani przewodnicząca Dulkiewicz, samorząd nie ma w kompetencji zapraszania imigrantów, uchodźców i nikogo innego. Taką rolę wypełnia rząd polski za pomocą wojewody. To wojewoda pomorski wspólnie z rządem decyduje o przyjęciu uchodźców, nie Rada Miasta Gdańska. My jako Rada Miasta Gdańska i prezydent możemy stwarzać takie warunki takim osobom, tak jak na przykład Czeczeńcom, którzy w naszym mieście przebywali przez wiele lat, byli przyjmowani po wojnie w czeczeńsko-rosyjskiej i pierwszej, i drugiej. Nie mieliśmy żadnych przykrych incydentów, wręcz przeciwnie, ci ludzie się bardzo mocno zintegrowali z lokalnym społeczeństwem. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że to nie jest inicjatywa, aby kogokolwiek sprowadzać i pomijać organy rządowe, bo tego jest rząd. To jest apel do tego, żeby pokazać, że jesteśmy po prostu ludźmi. Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Stybor. Proszę Państwa, ja odnoszę wrażenie, że ten apel jest mimo wszystko bardzo ogólny i on dotyczy wartości uniwersalnych. Ja osobiście sam jestem przeciwny polityce, którą Angeli Merkel, która spowodowała kryzys uchodźczy w Europie. Natomiast ten apel chyba jest taki bardzo, tak jak wspomniałem, uniwersalny. On dotyczy ludzi, którzy doświadczają wojny. Mówimy o uchodźcach, tutaj nie ma mowy o imigrantach, tak? To są dwie różne sprawy. Oczywiście to uzasadnienie nieco naprowadza na ten taki bardziej problem, który dotyczy nas w Europie teraz. Niemniej ja też chciałem podkreślić, że my, jeżeli chodzi o samych imigrantów, też się jako miasto otwieramy na Polaków ze wschodu, z Kazachstanu. Ja też liczę tutaj na większe zaangażowanie prezydenta miasta Gdańska, jeszcze szersze zaangażowanie i oddanie tym ludziom dziejowej sprawiedliwości i zwiększenie pomocy dla osób ze wschodu. Ale też nie możemy zapominać, że jako chrześcijanie, jako ludzie mamy prawo tego typu ogólne, uniwersalne apele przyjmować. Bo ja tutaj absolutnie nie widzę jakby gloryfikacji czy afirmacji nie wiem, polityki Unii Europejskiej czy Angeli Merkel w sprawie imigrantów. Tak? Także tyle miałem do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja tylko dodam do pana radnego, że oprócz tych z Kazachstanu w ostatnim czasie 5 rodzin przyjęliśmy z Ukrainy, którzy mieli korzenie polskie, tak? Którzy zostali ściągnięci przez rząd polski tutaj. Dziękuję bardzo. Pan radny Zdanowicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tak w zasadzie chciałem odpowiedzieć koledze Koralewskiemu, który tak się tułał gdzieś tam po prostu w tym, no ale jest dorosły, na pewno był dorosłym człowiekiem i łatwo sobie poradzić. Ja akurat jestem dzieckiem wojny. Ja straciłem ojca, rozstrzelano mi, jak miałem 5 lat. Zostałem z mamą i przyjechaliśmy do Gdańska w 1945 roku. I jak patrzę na te dzieci, które, ja nie mówię o tych, to gdzie wszyscy mają gdzieś tam w tyle głowy, że ci emigranci to są od razu terroryści i w ogóle. Ale żeby się zaopiekować i pomóc dzieciom, które są sierotami, które są bezbronne, które najwięcej straciły, jak można stracić, gdzie pomóc im w
formie psychologa, dachu nad głową i spokoju. Ja to pamiętam jeszcze, jak myśmy przyjechali do Gdańska, bo to był lipiec, ale tam jeszcze z tyłu, bo przeszła wojna, ja pochodzę z Wołkowyska, to jest dzisiejsza Białoruś, to tam jedni wyszli, bo Rosjanie przegonili Niemców, ale za nimi przyszły jednostki, które zaczęły od razu wybierać ludzi Polaków i wywozić dalej. Tak to się nie skończyła wojna tam na przykład w 1945 roku. Myśmy szczęśliwie z mamą to po prostu przyjechali, dawiliśmy do Gdańska i na tyle, ile mogła, to mnie wychowywała, ale od razu mieliśmy spokojną głowę. Mimo, że było ciężko, cały Gdańsk był w gruzach, ale się jakoś żyło spokojnie. Ja mam tutaj na myśli dzieci, które są takie najbardziej poszkodowane. Po to, żeby te dzieci na pewno się zasymilizują, bo tu, jeżeli już tacy jesteśmy bardzo religijni, to przecież to są, pochodzą i z rodzin katolickich. I to mam na myśli i popieram ten apel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście Klub Platformy Obywatelskiej ma prawo złożyć każdy projekt i ja tego nie neguję. Natomiast pozwoliłem sobie tylko ocenić samą treść. Gdyby Rada Miasta Gdańska nawet z propozycji Klubu Platformy Obywatelskiej zaprosiła nas do poparcia apelu o treści, apel w sprawie solidarności, czy popierajmy, solidaryzujmy się z ofiarami wojen i prześladowań, kropka, to tu nie mam nic przeciwko, absolutnie. Natomiast już w treści wplecione są pewne konkretne zdania i tutaj następują właśnie te rozbieżności, bo przecież w uzasadnieniu państwo piszecie, że miasto Gdańsk jest przygotowane do takiej realizacji, takiego wsparcia i tutaj jest przygotowane do zaangażowania się finansowego i organizacyjnego, stworzenia warunków do przyjęcia i osiedlenia, stworzenia możliwości tymczasowego pobytu, rehabilitacji oraz leczenia, zgłoszeniu gotowości i stworzeniu warunków do przyjęcia i osiedlenia się. W związku z tym za tym idą pewne konkretne finansowe i organizacyjne decyzje. Ja to dokładnie rozumiem, że to nie chodzi tylko o apel bądźmy solidarni z ofiarami wojen i prześladowań, ale jest to apel, który mobilizuje, czy ma mobilizować przede wszystkim prezydenta, bo na to Rada Miasta ma wpływ, a inne osoby są tutaj tylko dopisane, inne środowiska, pro forma, ma wpłynąć na prezydenta, żeby skonkretyzował swoje działania. Jeżeli tak państwo twierdzicie, że miasto jest przygotowane, to ja rozumiem, że jeżeli rząd, polski rząd zwróci się do miasta o przygotowanie albo realizację jakiegoś wsparcia, to po prostu miasto tego nie odmówi i po prostu takiego apelu nie ma potrzeby podejmować. Więc stąd moja ocena treści tego apelu i nie chciałem w żaden sposób wartościować ani państwa inicjatywy, ani postawy gdańszczan, czy w ogóle Polaków, bo jestem przekonany, że my, czy Rada Miasta Gdańska, podejmując taki apel, w żaden sposób nie chcę powiedzieć o sobie, że jesteśmy lepszymi ludźmi, bo podejmujemy taki apel, lepszymi od tych, którzy wrzucają do puszek, lepszymi od tych, którzy realizują jakąś konkretną pomoc, wyciągają do kogoś konkretnie rękę. Jeżeli mówimy o tej konkretnej trosce, jesteśmy świadkami przecież takiej pomocy, którą miasto Gdańsk udzielało dysydentom z Białorusi i innych krajów. Jesteśmy świadkami fizycznej pomocy, konkretnej finansowej obywatelom Ukrainy, gdzie ponoszono konkretne wydatki na rehabilitację, na leczenie i tak dalej. Także proszę nie odbierać tego w jakiś sposób, żebym ja dezawuował państwa apel, czy w ogóle państwa postawę w kontekście solidarności z ofiarami wojen i prześladowań, bo sam tytuł apelu jest jak najbardziej właściwy, natomiast co do treści i innych tutaj wskazówek, no niestety dla nas, myślę, nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Milewski. Ja chciałbym tylko uzupełnić poprzedni głos pana Kazimierza Koralewskiego, który jest głosem we właściwą stronę, bo jest więcej niż oczywiste, że przesłanie tego apelu jest
jest słuszne. Tylko problem jest właśnie w tym, że podobnie jak w wielu innych sytuacjach, państwo z drugiej strony tej sali nie mogą powstrzymać się przed sprowadzaniem tak słusznych rzeczy do nędznej polityki. Przecież każdy wie, że ta najbardziej efektywna pomoc to jest pomoc na miejscu. Więc może skupmy się na tym, żeby nasze miasto zrobiło coś właśnie dla tych ludzi tam na miejscu. A nie róbmy z tego od razu kłótni politycznej, która ma prowokować do awantury właśnie o uchodźców. Macie państwo rację, zróbmy coś. Ja proszę, żeby prezydent i druga strona sceny politycznej wyszły z propozycją tego, żeby nasze miasto coś dla tych ludzi zrobiło tam na miejscu, bo to będzie i bardziej efektywne i nie będzie trącić właśnie taką tanią polityką. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja myślę, że w tych punktach jest coś, co można sobie wybrać i coś zrobić. Tu nie potrzeba nic dodatkowo wymyślać. Pani przewodnicząca Tulkiewicz. Ja tylko krótko, rozumiem, że pan Jerzy Milewski też za często u nas nie bywa, więc może nie wie, ale już szkołę postawiliśmy dzięki wsparciu gdańszczan. Cieszę się, że też na sali jest pan dyrektor Piotr Olech, który myślę, że może szczegółowo powiedzieć o różnych działaniach, które miasto Gdańsk już prowadzi na rzecz osób, ofiar prześladowań i wojen. Wiecie co, ja tak patrzę tutaj, zobaczcie, u góry wisi herb naszego miasta z sentencją. Nec temere, nec timide. Bez strachu, ale z rozwagą. I wydaje mi się, że takie głosy jak nasz, jak sąsiedniego Sopotu, być może zachęcą rząd polski do większej otwartości serca. I to jest nasza intencja. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Piotr Borawski. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Ja tak przysłuchuję się dyskusji. W sumie nie chciałem zabierać głosu, ale kilka głosów mnie zmobilizowało do tego, bo państwo mówiło o tym, że może bliższym kulturowo tutaj wspomagać, że wojna na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas mam w pamięci sytuację, dwie sytuacje. Tutaj z naszego Gdańska i z naszego Pomorza. Pierwsza sytuacja to, gdy jeszcze pani premier Kopacz zaprosiła pod koniec swojego urzędowania rodziny ukraińskie tutaj do nas na Pomorze. I skończyło się tym, że w momencie, kiedy zmienił się rząd na rząd pani premier Beaty Szydło, to Urząd Wojewódzki i rząd nie udzielił żadnej pomocy. Cała pomoc wobec tych rodzin spłynęła na garnuszek naszego miasta. Gdańsk nie dostał żadnej dotacji na to, żeby pomóc właśnie tym mieszkańcom, którym ściągnęliśmy z miejsc objętych wojną na Ukrainie. A druga sytuacja, głosowanie u nas w Radzie Miasta, kiedy głosowaliśmy za tym, żeby właśnie tym rodzinom ukraińskim przyznać lokale nasze komunalne, że była taka możliwość, to państwo zagłosowali przeciw. I tak właśnie wygląda te państwa deklaracje, a pomiędzy tym, co państwo rzeczywiście robią. Tak, jak jest możliwość na stole, to państwo są zawsze przeciw, zawsze żeby odebrać, zawsze żeby nie przyznać, a potem takie właśnie gęby pełne frazesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Hamatyk. Ja tutaj do pani przewodniczącej, jeśli chodzi o tą sentencję, na którą się pani powoływała, ona też jest mi bardzo bliska, tylko widocznie trochę inaczej ją rozumiemy. No, mi jest na tyle bliska, że od paru lat mam ją na sobie, ponieważ mam ją wytatuowaną, więc jest to na ze mną na co dzień. Więc to jest kwestia tego typu, że inaczej to po prostu pojmujemy. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący Błaszkowski. Sekundę, nie wiem dlaczego. Nie chcę teraz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli pomaganie ludziom prześladowanym, ludziom, którym grozi śmierć, jest tylko nędzną polityką, bo takie określenie tutaj padło, to ja chciałem powiedzieć, że ja całkowicie za tą nędzną, w cudzysłowie, polityką się opowiadam. Wnoszę o zamknięcie listy mówców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jerzy Milewski, pan Falandycz, pani przewodnicząca Owczarczak. Są na liście. Kto z pań
Kto z pań i panów jest za zamknięciem listy, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest za zamknięciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Lista została zamknięta. I w takim razie po kolei pan radny, tylko wyłączę, Falandysz. Bardzo proszę. Jaromir Falandysz, przepraszam. Nędzną polityką jest ta propaganda, którą próbujecie robić przy tej okazji. A co do faktów, to rząd Prawa i Sprawiedliwości czterokrotnie zwiększył pomoc dla uchodźców z Syrii z 12 milionów 800 tysięcy złotych do ponad 46 milionów złotych. To są fakty, a nie właśnie polityka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jerzy Milewski. Ja do pana radnego Błaszkowskiego. Mam gorącą prośbę, żeby pan starał się zrozumieć tekst, zanim pan będzie odpowiadał, bo pan odpowiedział na coś, co zupełnie miało inne znaczenie. Także jak mamy polemizować, to starajmy się starannie wysłuchać drugiej strony, a potem odpowiadać. Pani przewodnicząca Owczarczak, ostatni głos. Przepraszam, nie, tylko tu. Proszę. Na początek chciałabym się odnieść do pierwszej wypowiedzi pana przewodniczącego Koralewskiego, który zbyt dosłownie rozumie to, co czyta. Przecież tego typu dług wdzięczności spłaca się nie wobec tych, u których się go zaciągnęło, tylko wobec tych, którzy go rzeczywiście dzisiaj potrzebują. A na koniec do pana radnego Hamadyka, może pora już odejść, przejść od tatuowania sobie haseł na ciele, tylko przejść do dzieła, do pracy. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że będziemy głosować za chwilę apel w sprawie solidarności z ofiarami i wojen i prześladowań. Kto z pań i panów jest za podjęciem tego apelu, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 21 radnych, 9 przeciwnych, 0 wstrzymujących. I przechodzimy, szanowni państwo, w tym temacie i w tym klimacie do punktu 986. Referuje pan dyrektor Olech. Już, panie dyrektorze. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. W sprawie uchwały określenia wysokości i trybu przyznania pomocy dla dwuosobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały w Gdańsku. Rodzina ów miałaby przyjechać do nas pod koniec marca tego roku. Mieszkanie zostało kompleksowo przygotowane już do zamieszkania. W Gdańsku zamieszkuje dwójka synów ów rodziny. I uchwała określa wysokość dodatkowych środków przeznaczanych przez miasto Gdańsk na proces zaadoptowania i osiedlenia się w Gdańsku. Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie uchwały. Dziękuję bardzo. Komisje dwie opiniowały spraw społecznych i ochrony zdrowia pozytywnie, strategii budżetu pozytywnie. Głosów dyskusji nie ma. Druk 986. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I przechodzimy, szanowni państwo, do uchwały numer 953, a referuje pani dyrektor Izabela Chorze-Lewska. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rada, uprzejmie proszę o pozytywne przyjęcie uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Pogotowiu Opiekuńczemu. Projekt uchwały wynika ze zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku na Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze, zgodne z zarządzeniem pana prezydenta o unifikacji nazw jednostek organizacyjnych miasta. Poza tym w statucie żadne inne zmiany nie zostały wprowadzone. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 953, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 954. Pani dyrektor Chorzelewska. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w wyodrębnionej części Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze poza częścią, w której przebywają dzieci w ramach placówki interwencyjnej, ma też miejsca interwencyjne, w których możliwość jest umieszczenia rodzin w sytuacji, kiedy zachodzi jakaś nagła potrzeba. W ostatnim okresie na przykład przebywały tam osoby ze wskazaniem ze Straży Granicznej i w związku z katastrofą na przykład w postaci pożaru. W związku z tym te osoby nie mają statusu i nie trzeba ich umieszczać w placówce interwencyjnej, tylko na kilka dni do czasu przeniesienia w inne miejsce w tej placówce w części hostelowej. Z części tej korzystają również służby policji, Straży Miejskiej, w tym w pokoju przesłuchań dzieci, które się też w tej części znajduje. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywnie opiniowała. Głosów dyskusji nie ma. 954 druk. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1001, pani dyrektor Chorzelewska. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rada, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne przyjęcie uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku. Zmiana statutów wynika z ujednolicenia nazewnictwa. Dotyczy dwóch domów pomocy społecznej. Domu pomocy społecznej położonego przy ulicy Polanki 121. Wprowadza się nazwę Dom Pomocy Społecznej o nazwie własnej Polanki i Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Starogardzkiej 20 na nazwę własną Dom Pomocy Społecznej Orunia. Innych zmian w statutach tych jednostek nie proponuje się. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, opinia pozytywna. Głosów dyskusji nie ma. Druk 1001. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 999. Pani dyrektor Chorzelewska. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, uprzejmie proszę o przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzielenia Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku. Jak państwo pewnie pamiętacie, pod koniec ubiegłego roku nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku na nazwę Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku. Natomiast w tej chwili w związku z ujednolicaniem nazw jednostek organizacyjnych proponuje się nazwę Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia. Innych zmian w statucie jednostki nie wprowadza się. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywnie opiniowała. Nie wiem, sportu opiniowała pani przewodnicząca od sportu? Tak. Pozytywnie? I sportu też pozytywnie, potwierdza przewodniczący. 999. Głosów dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz już do druków związanych z oświatą. Bardziej taki jest tutaj pan dyrektor Grzegorz Krygier, który zacznie od druku 992. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, druk 992 w sprawie utworzenia Gdańskiej Akademii Seniora z siedzibą w Gdańsku przy Alei Generała Józefa Hallera 16/18. Utworzenie z dniem 1 marca 2017 roku Gdańskiej Akademii Seniora wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy seniorów. Będzie to publiczna placówka kształcenia ustawicznego aktywizująca osoby w wieku 50+. Ideą przewodnią utworzenia Gdańskiej Akademii Seniora jest zarówno aktywizacja społeczna, jak i propagowanie zdrowego stylu życia. Odbywać się to będzie poprzez udział osób w wieku 50+, w kursach, wykładach, seminariach i tym podobne, organizowanych przez Gdańską Akademię Seniora. Słuchacze Gdańskiej Akademii Seniora będą mogli korzystać z bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz innych placówek w Gdańsku. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
Dziękuję. Komisja opiniowała komisje dwie. Edukacji pozytywnie, spraw społecznych i ochrony zdrowia pozytywnie. I do głosu zgłasza się właśnie przewodnicząca Komisji Edukacji Żaneta Gieryk. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym tutaj zaznaczyć, Pan Dyrektor o tym nie wspomniał, że na pewno w województwie pomorskim, nie wiem jak to wygląda w całej Polsce, jest to całkowicie bezpłatna Akademia Seniora dla wszystkich jego uczestniczek i uczestników. Uważam, że to jest duży plus. Miasto Gdańsk wzięło na siebie 100% finansowanie tego projektu. W skali roku, który jest rokiem pilotażowym, będzie to około 100 000 zł. A trzeba dodać, że z Akademii będzie mogło korzystać docelowo około 500 seniorów i seniorek, czyli dość duża grupa naszych gdańskich seniorów będzie mogła aktywnie spędzić czas. Nie tylko na zajęciach edukacyjnych, ale również na sportowych, czyli zdrowy tryb życia. Bardzo bliska mi dziedzina. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że będę zaproszona na inaugurację i pogratuluję seniorom, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Także będę chciała tutaj również poprosić dyrektora, który się tą akademią kierować, żeby tej aktywności fizycznej było jak najwięcej, ponieważ jest to nasze zdrowie. Także ja się cieszę, gratuluję i zapraszam wszystkie seniorki i seniorów do korzystania z Gdańskiej Akademii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kowalczyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, koleżanko Żaneta, ja nie wiem, czy Pani Przewodnicząca będzie zaproszona, bo Pani nie ma jeszcze 50 lat. Ja mam, także będę zaproszony. A teraz tak na poważnie, oczywiście przepraszam koleżanko Żaneta, to miał taki być żart. W Gdańsku działa ponad 60 klubów i kół seniora, które na stale współpracują z miastem. Dodatkowo wiele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, działających przy różnych instytucjach, wspólnotach, bardzo ściśle współpracują z seniorami. Na Pomorzu, w Gdańsku jest wiele uniwersytetów trzeciego wieku, którzy liczą tysiące słuchaczy. I wydaje się, że ta oferta adresowana do seniorów może być wystarczająca. A to chyba też jeszcze nie jest moja codzienna współpraca z kombatantami, z seniorami, z osobami represjonowanymi przez system komunistyczny, emerytami, rencistami, pokazuje, że takie miejsce, które powstaje przy ulicy Halera w naszym mieście, jest bardzo potrzebne. Dziękuję pomysłodawcom, dziękuję osobom zaangażowanym w ten projekt. I jeszcze taki mój apel, za chwilę będziemy głosowali, gdzie ta Akademia Seniora ma być już tak docelowo sytuowana, że zachęciłbym do stałej współpracy przy tej Akademii gdańskie organizacje pozarządowe, te prężne, które podniosą ten ciężar współpracy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pan prezydent Kowalczuk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny, Akademia będzie miała siedzibę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Halera, jednak wychodząc naprzeciw też wnioskom, które Państwo Radni składali, Pani Przewodnicząca Beata Dunajewska w ramach pracy nad tą uchwałą w komisji również, zastrzegliśmy taki punkt, że zajęcia mogą się też odbywać w innych placówkach edukacyjnych na terenie miasta Gdańsk, po to, żeby objąć jak największą liczbę seniorów właśnie tą akademią, czyli pracami tej akademii. Natomiast główna siedziba to jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na Halera. Dziękuję. Pan radny Marek Bumblis. Pan, przepraszam, Błaszkowski najpierw. Przepraszam, szybko. Tak, ja tylko jedno słowo. Naprawdę czuję wielki entuzjazm, że taka inicjatywa rzeczywiście zostaje realizowana. Także bardzo dziękuję Panie Dyrektorze i Panie Prezydencie. Dziękuję również Pani Przewodniczącej Żanecie Gieryk, która mimo młodego wieku, o czym wspomniał Pan Kowalczyk, wspiera również inicjatywy dla osób w wieku senioralnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wspomniany wcześniej pan radny Marek Bumblis. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. To ważny i miły dzień dla seniorów gdańskich.
Akurat Gdańska Akademia Seniora, która powstała na Starym Przedmieściu i od samego początku cieszyła się patronatem prezydenta miasta Gdańska, solidnie zapracowała sobie na to, co pan prezydent dzisiaj uczynił, czyni i Rada Miasta zatwierdzi. Mianowicie powstałe tam wtedy Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne było oparte o podmioty edukacji. Jej liderem swoistym była związana z jednym z NGO-sów lokalnych pani Anna Staruszkiewicz. Wszystko się odbywało w rękach pana Dariusza Różyckiego. Otwartość jednostek edukacji, zagospodarowanie sceny wspaniałej auli dawnego Gimnazjum Polskiego na Augustyńskiego to był fundament. I wartością dodaną do osiągnięć Gdańskiej Akademii Seniora, dotychczasowych osiągnięć Gdańskiej Akademii Seniora była po pierwsze integracja seniorów z młodzieżą z gimnazjum numer 8. Powstała scena teatralna integrująca te oba środowiska, no, gimnazjaliści, rówieśnicy pani Żanety potrafili znaleźć wspólny język z seniorami. Powstają wspaniałe przedstawienia teatralne, powstał chór, który pewnie będzie również śpiewał, a aktorzy będą grali ku chwale Akademii. Działalność samopomocowa, udział parafii lokalnej Piotra i Pawła, rodzin Kolpinga, Pałac Młodzieży kiedyś. Później niestety zaprzestał współpracy po zmianie dyrekcji, ale bardzo mocno współtworzył, podobnie jak Szkoła Podstawowa nr 50. I bardzo się cieszę, że wypróbowane ręce pana dyrektora Różyckiego, który zmienił siedzibę, ale nie zmienił swoich zapatrywań na działalność publiczną, daleko wykraczającą poza jego obowiązki służbowe, ta akademia w dalszym ciągu będzie działała. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję pani radny, państwo, paniom radnym, które spowodowały, że nie będzie dotyczyła tylko obiektu na Halera, ale również będzie mogła odbywać się w tych obiektach edukacji, gdzie będzie takie zainteresowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pani radna Dunajewska. W uzupełnieniu tylko tego, co powiedział radny Marek Bumblis, no pomysł był od samego początku dosyć karkołomny, dlatego że Akademia była prowadzona przez organizację pozarządową, która otrzymywała granty. One nigdy nie były od początku roku. I pani Anna Staruszkiewicz bardzo mocno starała się o tę ciągłość. Właściwie walczyła o nią cały czas. Często się martwiła o właśnie brak finansowania. Oczywiście z roku na rok te pieniądze były większe, ale gdzieś tam zawsze ich nie starczało, ponieważ miałam okazję też prowadzić zajęcia na tej Akademii Seniora. Tam frekwencja była tak duża, że po prostu w pewnym momencie ta kasa okazywała się za każdym razem za mała. I tylko uzupełniając, ja bardzo dziękuję Annie Staruszkiewicz, która była matką, no może akurat w tym przypadku babcią tego pomysłu, za dotychczasowe zaangażowanie. Ona też bardzo walczyła o to, żeby tutaj dyrektor Żółcki przygarnął ten projekt. Ogromna i ciężka praca tutaj wydziału doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy tę uchwałę przegłosować. Mam nadzieję, że pozytywnie. I życzę powodzenia naprawdę wszystkim seniorom, którzy będą mieli okazję edukować się w tej akademii. Dziękuję bardzo. Coś pan chce dodać, panie dyrektorze? Nie, już nic. W takim razie druk 992. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 993. Pan dyrektor Krygier. Już sekundę, już włączę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Druk 993 w sprawie włączenia Gdańskiej Akademii Seniora przy Alei Generała Józefa Hallera 16/18 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 pod tymże adresem. Należy to rozpatrywać w połączeniu z tą wcześniejszą uchwałą podjętą przed chwilą przez Radę Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Gdańskiej Akademii Seniora. Tą uchwałą proponujemy włączenie Gdańskiej Akademii Seniora
w strukturę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. W ten sposób słuchacze będą mieli możliwość korzystania zarówno z bazy CKZiU nr 1, jak i też innych szkół i placówek w Gdańsku. Pozwoli to również na stabilizację organizacyjną i finansową Gdańskiej Akademii Seniora. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie. Druk 993. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1008. Bardzo proszę, pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Uchwała w sprawie utworzenia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku. Zarówno schronisko młodzieżowe z filiami, jak i Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej są placówkami publicznymi, które mają swoją siedzibę pod tym samym adresem przy Alei Grunwaldzkiej 244. Obie placówki realizują podobne zadania edukacyjno-wychowawcze dotyczące zarówno profilaktyki prozdrowotnej, jak i promocji sportu i turystyki. Połączenie w Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, zarządzanie infrastrukturą, bieżącymi remontami i modernizacją. Pozwoli też na spójne budowanie koncepcji rozwoju obu placówek. Połączenie nie wpłynie negatywnie na ciągłość realizacji zadań statutowych. Pracownicy obu placówek z dniem 1 września 2017 roku staną się pracownikami Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Rada Pedagogiczna Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała włączenie placówki do nowo tworzonego zespołu. Do druku jest też procedowana autopoprawka, która wiąże się z zwykłym błędem pisarskim w sentencji uchwały. W adresie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej pojawił się błąd. Zamiast Grunwaldzka 244 pojawiło się Grunwaldzka 24. To jest jedyny błąd w tym, sentencji. Dziękuję 1008 bardzo. Z autopoprawką. Opiniowała Komisja Edukacji pozytywnie. Sportu też pozytywnie, tak? I sportu też pozytywnie. Głos dyskusji pan radny Marek Bumblis. Szanowni państwo, w tej formule ośrodek w tamtym miejscu istniał zawsze. Ja cieszę się, że przy racjonalizacji organizacji edukacji wzięto pod uwagę tradycję tego miejsca i wydaje mi się, że dobrze się stało. Wyjdzie to na korzyść tej nowej jednostki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Druk 1008 z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 28 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1009, pan dyrektor Krygier. Sekundę, już nie włączyłem. Sekundę. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Druk 1009 w sprawie zamiaru likwidacji ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli przy Alei Generała Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku. Likwidacja ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli w Gdańsku związana jest ze zmianą sposobu realizacji zadań, w tym konieczności dużo bardziej innowacyjnego podejścia do tematu dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej w Gdańsku. Wiąże się to również z procedowaną już chociażby na poprzedniej sesji Rady Miasta Gdańska procedowanym tematem reformy edukacji, zmianami w oświacie, które wymuszają daleko idące przekwalifikowania, dokształcania ze strony nauczycieli. Wydaje się zasadne, że znacznie lepszym rozwiązaniem będzie przekazanie do placówek oświatowych środków finansowych przeznaczonych na realizację przygotowanych przez szkoły planów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, że tego typu ośrodek, jak Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, skupia się na formach doskonalenia, więc kursach, szkoleniach, warsztatach. Natomiast ta potrzeba stojąca przed nauczycielami, przed społecznością szkolną, to przede wszystkim formy dokształcania, więc różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne nadające czy podnoszące kwalifikacje, nadające uprawnienia do chociażby nauczania drugiego przedmiotu. Likwidacja ośrodka nie ograniczy możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez
udział chociażby, czy możliwość skorzystania z bogatej oferty, którą w tej chwili oferuje nauczycielom Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Uzupełniającą ofertą dokształcenia nauczycieli, którą oferuje nauczycielom miasto Gdańsk, jest projekt Kreatywna Pedagogika, który odpowiada na potrzebę samodoskonalenia, samokształcenia, sieciowania zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów szkół. Warunkiem likwidacji tego typu placówki jest możliwość ukończenia trwających w tym miejscu form doskonalenia i dokształcania rozpoczętych w danym roku szkolnym. Wszystkie te formy, które w tym roku trwają, zostaną zakończone do końca roku szkolnego. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie tejże uchwały jest w pełni zasadne. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie ten projekt. Głos w dyskusji pan radny Gierszewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, króciutko, bo nie chcę mówić o genezie tego druku, bo mówiłem o tym na Komisji Edukacji, bo dostaliśmy faktycznie na 2,5 godziny przed Komisją Edukacji. Dość zaskoczeni byliśmy zamiarem likwidacji ośrodka. Ja może powiem tak, że są zawsze dwie szkoły, tak? Jeżeli coś dobrze, źle pracuje, to albo to likwiduję, albo naprawiam, tak? No, nie ma innego wyjścia. No, i tutaj jak gdyby nie chcę dyskutować z decyzją pana prezydenta dotyczącego jednak drastycznego cięcia i likwidacji tegoż ośrodka. Mimo że pamiętam tutaj na tej sali kilka ładnych lat temu wszyscy radni głosowaliśmy za utworzeniem tego ośrodka. I pamiętam, byliśmy dumni, że jako miasto będziemy mieli swój ośrodek doskonalący nauczycieli, ale to była rzeczywiście przeszłość. Natomiast mam jedną uwagę. Ona niestety, mówię teraz poważnie, niestety jak gdyby ma odzwierciedlenie w ocenie i dokumentacji, którą otrzymaliśmy 2 dni temu, między innymi od związków zawodowych. Ale trzeba przyznać, że przynajmniej w tym piśmie, tam jest negatywna opinia, żeby było jasne, nie wszyscy radni o tym wiedzą, że jest negatywna opinia dotycząca tego druku ze strony związków zawodowych. Natomiast tam jest już szczegółowe opisanie tegoż ośrodka, osiągnięć tego ośrodka i tak dalej, i tak dalej. Brakowało mi tego dokumentu ze strony miasta. Mimo że też jest pozytywna opinia kuratora oświaty, jeśli chodzi o ten ośrodek, i stąd uważam, że jest to dość pośpieszna decyzja dotycząca likwidacji tego ośrodka, mając takie dane, jakie mamy, tak? Czyli my jako radni miasta dostaliśmy uzasadnienie, z którego wynika pewna filozofia funkcjonowania, natomiast niejednoznaczna opinia dotycząca negatywnych, bo nie ma ani jednego przykładu. Natomiast dostajemy dokument ze strony środowiska, jakby nie patrzeć, oświatowego, reprezentowanego przez związki zawodowe, które mówią, że ten ośrodek spełniał ich oczekiwania, tak? I stąd jest tutaj te niedomówienie i cały czas podkreślam, ja nie znam szczegółowo tego zapisu powołującego ośrodek, czy my musimy tę decyzję podejmować do końca lutego. Czy nie moglibyśmy rzeczywiście z tą decyzją, nie wiem, no, przedyskutować ją i faktycznie, nie wiem, nawet nie mieliśmy możliwości. Ja akurat potem dotarłem do dyrektora ośrodka i rozmawiałem, natomiast członkowie Komisji Edukacji no, nawet nie mieli szansy porozmawiania z dyrektorem tegoż ośrodka, a który nam też zgłaszał, że był zaskoczony likwidacją. No, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Kowalczuk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny, co roku otrzymujecie Państwo raport o działalności tego ośrodka w dorocznym raporcie o stanie zadań. Także tutaj nic nie jest ukryte, jest to w tym raporcie publicznym, u Państwa też ten raport się znajduje. Dla gdańszczan na stronie Gdańska w zakładce Edukacja wszystkie raporty z kilku ostatnich lat, od kiedy trzeba to robić, się znajdują. Jeżeli chodzi o sam ośrodek,
jeszcze raz podkreślę to, o czym mówił pan dyrektor, zmieniła się całkowicie rzeczywistość do kształtu. Tak? Dzisiaj stajemy przed sytuacją, kiedy trzeba przekwalifikować ogromną liczbę nauczycieli po to, żeby uratować ich na rynku pracy, o czym mówiłem podczas ostatniego spotkania z państwem. Mam nadzieję, że zostało to przyjęte. W chwili obecnej dokształty w postaci kursów i innych form po prostu są dla nauczycieli zbędne. Poza tym od czasu, o którym pan mówił, zmienił się rynek, całkowicie rynek takich firm, które funkcjonują w Gdańsku, mają te same możliwości i kwalifikacje do prowadzenia tych działań. Dlatego też pośrednictwo w postaci jednostki jest po prostu całkowicie zbędne, a środki będą przekazane do dyrektorów placówek oświatowych, ale także, o czym pan nie powiedział, do związków zawodowych, które prowadzą tą działalność i od lat ubiegają się o to dofinansowanie, właśnie na prowadzony przez nie dokształt. Zdziwiłbym się też, panie radny, gdyby związki zawodowe wydały pozytywną opinię w sprawie likwidacji jakiejkolwiek placówki, dlatego proszę tak, no, jak gdyby ta opinia jest wiadoma, natomiast zapraszam do rozmów z dyrektorami placówek, z nauczycielami, którzy korzystali z tego ośrodka i po prostu do sprawdzenia, jaka jest rzeczywista potrzeba. Trudno rozmawiać z dyrektorem ośrodka, bo pan doskonale wie, jaka jest konstrukcja tego. Ten ośrodek nie ma dyrektora, ma osobę, która powołuje się jako dyrektor placówki, ale jest wicedyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. To jest również uporządkowanie tej sytuacji i funkcjonowania placówek w Gdańsku. Chcemy podjąć tę uchwałę w lutym, dlatego że w marcu, również na prośbę związków, ale także pana radnego, procedować będziemy uchwałę o podziale środków na dokształt i przesuwamy ją o miesiąc, tak jak pan prosił zresztą, żeby móc rzeczywiście to realnie zrobić i musimy mieć wiedzę, czy ten ośrodek będzie wchodził w podział tych środków, czy jednak nie. Dlatego ta decyzja, co więcej, tutaj działamy w mocy prawa. Wszystkie decyzje edukacyjne powinny być podejmowane do lutego po to, żeby był ten okres na to, aby rozwiązać i umowy o pracę właściwe, ale także zapewnić funkcjonowanie ośrodków zgodnie z prawem oświatowym. Pan dyrektor też to dodawał. Wszyscy ci, którzy są konsultantami w tym ośrodku, nadal konsultantami pozostają, są w szkołach i pracują nadal. Pracownicy administracji i obsługi pracują w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i nic w tym zakresie się nie zmienia. Natomiast nie będzie ogniwa pośredniczącego w redystrybucji środków. One wprost trafią do dyrektorów placówek, którzy najlepiej wiedzą, kreując politykę zatrudnieniową swoich pracowników, bo to tak wygląda, kto dzisiaj potrzebuje w ciągu tych 3 lat studiów, które pozwolą na przekwalifikowanie. I stąd te zmiany, które proponujemy, one naprawdę będą służyć nauczycielom, pracownikom, którzy w tych placówkach się znajdują. Proszę tutaj o głębokie zaufanie państwa, a owoce na pewno będą do sprawdzenia w ciągu 3 najbliższych lat. Dziękuję bardzo. Rozumiesz, że coś uzupełnić? Właśnie, panie prezydencie, o taką rozmowę między innymi prosiłem, tak? Byśmy dzisiaj mieli rzeczywiście zdecydowanie łatwiej, moglibyśmy podjąć decyzję, bo mamy słowo przeciwko słowu. No, te pismo, które jest, ta opinia, formalna opinia, która jest wymagana w pewnym sensie, jest dokładnie mówiąca co innego niż pan mówi, tak? Mamy słowo przeciwko słowu, natomiast prawda jest też jedna, że ja zawsze mówię, z opiniami można dyskutować, ale na podstawie dokumentacji, a w raporcie, o którym pan mówił, nie ma też negatywnej oceny OKUN-u, bo może tam byłby sygnał, że coś się źle dzieje albo do czegoś innego będziemy dążyć. Brakuje po prostu tego czasu na taką rzetelną, fajną dyskusję. No, trochę szkoda. Dziękuję. Dziękuję. Już czeka w kolejce pani przewodnicząca Gieryk, ale już sekundkę jeszcze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, w raporcie nie ma opinii. Raport przedstawia dane, tak? A opinie trzeba wywnioskować i wnioski na podstawie tych danych, tak? Natomiast raport, który przedstawia ośrodek o sobie, trzeba jeszcze dokładnie przeanalizować. Dlatego bym zaprosił pana i pan od 2 lat o tym wie, od pierwszej próby, kiedy rozmawialiśmy na temat reorganizacji tej placówki, że trzeba go bardzo szczegółowo pokazać, tak żeby każdy zrozumiał, o co chodzi w podziale chociażby liczby uczestników zajęć w jednoczesnym czasie na różnych kursach. Także tutaj trzeba bardzo rzetelnie
do tego rozwiązania podejść i proszę o to trochę zaufania. Najważniejszy klucz jest taki, panie radny, nie możemy też z tym czekać, bo ustawa dotycząca zmian prawa oświatowego weszła w życie 10 stycznia, także proszę też się nie dziwić. Pan przewodniczący Koralewski wzywał na ostatniej sesji, że mamy przyspieszyć, że dziwi się, że samorządy tak wolno to robią. Stąd odpowiedziałem natychmiast na to wezwanie. Dziękuję bardzo. Pani radna Gieryk. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tu już bardzo dużo pan prezydent powiedział odnośnie tej instytucji. Ja chciałabym tylko jedno zauważyć, że bardzo często, czy na Komisji Spraw Społecznych, czy na Edukacji, mówiąc o nowych różnych projektach bądź instytucjach, mówimy o ewaluacji. Tu również taka ewaluacja została przeprowadzona. Mamy raport i wyniki. Proszę państwa, tam boomu nie było, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie się, dokształcanie w tej instytucji. Dzisiaj mamy rynek, jaki mamy. Jest duża konkurencyjność. I też ośrodek ten w jakiś sposób nie uczestniczył w tym, żeby być atrakcyjnym na rynku gdańskim, jeżeli chodzi o dokształcanie nauczycieli. Dlatego wydaje mi się, że decyzja jest słuszna i dobrze było, żeby te pieniądze tak przeznaczyć na te ośrodki i na te projekty, które są popularne wśród nauczycieli, bo pamiętajmy, że to jest grupa docelowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy już listę mówców. 1009 dróg. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 za, 9 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. To jest ostatnia, bo ostatni druk został zdjęty. Szanowni państwo, zapytania, interpelacje, czy ktoś się... Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Marek Bundis. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie było zbyt szerokiej dyskusji. W trakcie dyskusji o in vitro chciałem podać swoje stanowisko. Byłem na sali, nie głosowałem. Powiem dlaczego. Nie poparłem wniosku o dofinansowanie in vitro, bo był niezgodny z moim sumieniem. Chciałbym jednak zauważyć, że in vitro jest zgodne z prawem. Nie można w ciemno potępiać ludzi, którzy myślą inaczej. Można zmienić prawo, dać im nadzieję. Tu potrzeba inicjatyw aktualnie odpowiedzialnych za Polskę. To rząd powinien stworzyć program alternatywny oparty na naprotechnologii, by stanowił rzeczywistą, powszechnie dostępną metodę. Mielibyśmy podstawę do dofinansowania naprotechnologii. Jest głęboka sprzeczność między nieakceptacją in vitro, a narzucaniem ludzi myślącym inaczej własnych poglądów. Każdy powinien rozstrzygać to we własnym sumieniu. Z uwagi na powyższe nie brałem udziału w głosowaniu. Wyjąłem kartę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Błaszkowski. Bardzo dziękuję. Ja chciałem, szanowni państwo, bardzo serdecznie podziękować państwu, że ta dyskusja, chociaż wzbudzała wiele emocji, to jednak przebiegała zgodnie z zasadami kultury. A na koniec, czy na drugą część dzisiejszego dnia, chciałem państwu życzyć, żeby bardzo ambitnie państwo podeszli do tradycji jedzenia pączków. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Koralewski. Ja pragnę podziękować wszystkim osobom, które przesłały do nas listy, a na które nie byłem w stanie odpowiedzieć ze względu na ich ogromną ilość. Więc tą drogą chciałbym serdecznie podziękować. Zdążyłem je po prostu przeczytać, ale już nie zdążyłem odpowiedzieć. W związku z tym serdecznie dziękuję za państwa listy. Każdy z troską przeczytałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Gorecki. Szanowni państwo, chciałem tylko dodać, bo tu wcześniej już z Markiem Bumblisem rozmawiałem, że w pełni się identyfikuję z tym, co kolega tutaj odczytał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zamykam obrady sesji. Wyczerpaliśmy porządek.